Dobra, zasadnicze pytanie brzmi tak, co my tu mieliśmy? Mieliśmy parę auxiliary, mieliśmy questa. Boże, jak patrzę na te poziomy, to aż coś w środeczku umiera. Człowiek ma takie, przecież ja te questy... One są na 100 lat temu, come on. Cześć Sebastianie. Chciałem powiedzieć, że zobaczę sobie swój roster, ale nawet tego nie mogę zobaczyć. Mogę za to zobaczyć w ten sposób. Jak to było? Questy na 29 poziom? Na 29 poziom? Well then. Patrzę przy okazji, że mógłbym sobie szybko zakupki zrobić. Też nie wiem, czy z tej pozycji mogę, chyba musiałbym misję jakoś zacząć. Nie, bo tak... Rzuciło mi się po prostu w oczy te jeden wytrzymałości na treningowym mieczu i takie... Wypadałoby coś z tym zrobić, to na pewno. Znaczy, mogę to robić chyba z poziomu misji, tylko to... Ruszajmy na misję. To są misje na auto, bo chyba jest za łatwa na to. Chwilę później. Chwilę, czemu ktoś mi umarł? Ja wiem, że mogę śmieszkować z tego, że trzy domy są proste, ale mimo to zostawienie gry jako tako na auto nie zawsze działa. Że się tak wyrażę. Obleczmy sobie tylko szybko w takim razie. Czy ktoś jeszcze potencjalnie może chcieć coś sprzedać? Zobaczmy, nie. Nie. Właśnie wydawało mi się, że tak w miarę niedawno wymieniałem rzeczy, więc... Teoretycznie nie powinno być problemu z tym. Tylko no właśnie, teoretycznie. Dobra, wydaje się, że reszta jest okej. Okay. Czyli tylko muszę dokupić treningowy miecz dla protagonistki. Zobaczyć, kto tam dzisiaj może uczestniczyć w misji. 10 jednostek. Bernie, Petra, Hilda, Dorotka, Lidia, Linhels, Setef, Konstanz, Ferdek. Czyli mój standardowy zestaw 10 osób. To by się zgadzało. A dobrze. Czy istnieje świat, w którym po prostu robię tą auto walkę? Zwłaszcza, że to robi enemy. Kusząca propozycja, wiecie? To jest właśnie najgorsze, że to naprawdę kusi wbrew pozorom. Okej, okay, zdublować go i tak nie zdubluję. Excalibur go zabije. Wcale nie za duży zasięg. Z drugiej strony przy tak dużym zasięgu mamy jednocześnie bardzo mało szans na trafienie, więc wolę tego nie robić. Aha, 69, bo wiecie, nice. I o dziwo trafiła. No, ale zabija to podwójnie. I to skrytym. To było absolutne szaleństwo i jestem z niej bardzo dumny w tym momencie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? On jak zaatakuje listę, to lista będzie martwa. No tylko trzeba zabić go najpierw. Come on! Czyli mówicie, że po prostu zapomniałem, że gram w Crit Emblem? I to wszystko dlatego? Dobra. Jak chcemy się bawić w Crit Emblem, to niech będzie Crit Emblem. To i ma fakt, że to trochę bullshit. Dobra. Ferdek sobie może się pośmiać, potankować. Czy możesz kogo puścić? Cześć, ile ty zdajesz tego boltinga? 64. Cześć, pasku! Znaczy, wiecie, ja nie będę narzekał, że moje postaci są silne, ale aż tak? To przyznam, że się nie spodziewałem.
Dobra, ty możesz podejść tutaj, tylko ci broń zmienię. Bo nie chcę atakować mieczem stwórcy. Ma trochę za mało wytrzymałości, jeśli go nie naprawia w normalny sposób, więc staram się tego unikać. Załóż sobie Killing Touch. I powinno być ok. Pamiętaj, co mówiłem? Było. Przypadkiem, ale było. To nie powinno tak zadziałać, by the way. Żeby nie było, absolutnie nie będę narzekał. 14%. Co jest dzisiaj z tymi krytami? Znaczy dobre. Nie wiem, czemu pytam, co jest dzisiaj z tymi krytami w sumie. Bo to nie jest tylko kwestia dnia dzisiejszego, nie oszukujmy się. No dobra. On mnie pewnie zdubluje go będę dodatkowo. W idealnym świecie bym go spróbował skrytować, ale... W sumie, masz na tyle HP, że... Możesz po prostu go nie trafić i oberwać. To jest dokładnie to, czego oczekiwałem. Nic innego jak tylko to. Może Hilda spisze się lepiej. Nie, nie spisze się lepiej. Chyba, że w ten sposób. Dobra, zrobimy to bezpiecznie w takim razie. Nie tego się spodziewałem, ale działa. Dobra, panie Feldku. Pan powinien przeżyć takie dwa ataki, prawda? 5 razy 2, 28 i 10. Tak, przeżyje. Szybkie matematyki, jak to mówią. Właśnie Bernice, jak na to, jak często na nią narzekałem we wcześniejszych fazach gry, teraz staje się zaskakująco kompetentną postacią. I trochę mnie to niepokoi. Dobra, to chyba nawet będzie bezpieczniej. Co ciekawego się przydarzyło? Zobaczmy. Absolutnie nic. Fredek ze spada obedwą. Nie jest to nic, czego się nie da naprawić, ale obedwać obedwą. Benedetta, przestań wszystko zabijać na jedną akcję. Basz mi głupio. Dobra, co my tu mamy? Jego bym chciał zabić, ale do zabicia jego pewnie Listera się przyda. I to tak całkiem solidnie się przyda. Albo i nie, bo 87% to za mało. To był tylko prank. Przynajmniej to ma 100%. Mam 100% szans na trafienie i wciąż nie trafiłem. Wie co? Czuło? A coś, co ma większą szansę na trafienie? 61. To musi trafić dwa razy. Masz jakiegoś kombatanta po prostu, który ma większą szansę na trafienie? Tak. Idealnie. Otwiotko. Dodatkowa źle czwartka, bo jest biedny i ranny, ciężko. Znaczy kudłaty po prostu się boi tego, że jak ujawni swoją moc, to wszystko w szlak trafi, więc to pewnie dlatego. To było bezpieczne zagranie, prawda? 15 razy 2 powinno być. Podkreślenie słowa powinno, bo znając moje szczęście, skończy się zupełnie odwrotnie.
Ta zagonistka nie powinna się niczym przejmować. Tutaj teoretycznie mógłbym komuś bolting sprzedać. Czemu nie? Tutaj dosłownie taki, co mnie powstrzymuje. I dlaczego nic? Bo on mnie nie może krytnąć, więc Feldek na pewno to przeżyje. A reszta też powinna dać sobie radę. Dobra, słuchaj, wierzę w ciebie. Nice. Dobra, teraz sukcesor i cała reszta. Najlepiej byłoby zabić, ale trochę nie do końca dowierzam w ich umiejętności trafienia. Dobra, reszta postaci powinna już dokończyć walkę w tej turze, więc to nie jest problem akurat. Czemu zwykły fire zadaje 52? Jezu. Napadę, mam wrażenie, że akurat ta walka mogła spokojnie pójść na auto. Z nami jeszcze jedna. Zróbmy sobie to. Może będzie rzeczywiście choć odrobinę wymagające. Mogę wierzyć, ok? Prędko odnieść na jeszcze tu koniec misji. No. Co ja poradzę? No, te misje wygrywają się same. Wymagające w grze Nintendo. Hej! Nie bez powodu istnieje taki termin jak Nintendo Hard, okej? Okay? Zwłaszcza w odniesieniu do starych tytułów. Mam wrażenie, że podobną misję miałem na zeszłym streamie. I że ona może nie być aż taka prosta, jak bym chciał, żeby była. No, tylko teraz jak to zrobić? Jak to rozegrać, żeby było w miarę bezpiecznie? Kto i kogo może atakować? Ty Bernadette zabijesz. Tego wolałbym uniknąć. Nie chcę nic słyszeć o Lost Levels. Ok? Tego się trzymajmy, przynajmniej na razie. A bo jako, że przeciwnicy rzeczywiście mogą stanowić jakieś wyzwanie, to... A nie, tu o kratkę za daleko. Oto. Ogólnie lataczy chcę odrobinę do przodu przesunąć, żeby... Zrobili miejsce przynajmniej. Niesienie do żadnego z... uczników, niestety. A w zwykłych wojowników mi się siemię chce rzucać. No i dobra, teraz powinno być... Powinno być bezpiecznie, jak nic nie krytnie. Flame dostała poziom. Jak już mówiłem, jest bezpiecznie. Wyobraźcie sobie potrzebować czegoś więcej niż zwykły miecz treningowy. Wyobraźcie sobie nie dostawać statystyk przy poziomie. Po prostu wyobraźcie sobie. Po 19%, malutko. Chyba teraz zobaczyć, co tu się dokładnie dzieje. Dobra. Tu możesz podejść tutaj. I teraz pytanie, jak wygląda sytuacja po tej stronie. Hilda powinna być w stanie go dobić, jeżeli trafi, a może mieć z tym problem. Więc na razie trzymam z takimi planami. Ty go nie dobijesz,
Chyba, że... Nie, tym też nie. A może tylko na takim da radę. Zobaczmy. 14... Nie, jest, on dubluje PC! Jeśli speeda? Holy fuck. Znaczy, no... Dobrze, no... Rozumiem. Jeżeli mówicie mi, nie bij tego przeciwnika wręcz, no to nie będę go bił wręcz, no. Dobra. Berni, wierzę w ciebie. Kolegowie, gra się popsuła. Już nawet nie chodzi o to, że ona tak krytuje jak popierdolona. Dużo bardziej chodzi mi o tą część, w której ona cały czas dostaje proc swojego kresta i atakuje dwa razy. To jest dla mnie dużo ciekawsze. Chyba pana łucznika akurat chce się pozbyć. Jeszcze chwilę i kryty będą wchodzić po 200. Boję się tego. Tak swoją drogą przez chwilę się zastanawiałem, czy nie ustawić jako jakiegoś Sandoleta Ferdynanda von Egida. Ale stwierdziłem, że chyba jednak się powstrzymam. Aczkolwiek, żeby nie było, jeżeli macie jakieś pomysły na Sandolety, to przygarnę sobie, zapiszę i przemyślę sprawę. Też wiadomo, nie chcę robić jakichś, powiedzmy, uszojebek czy czegoś, tak? Na BS. Możemy sobie podlecieć. Dosłownie 0% szans na trafienie. Przyjemnie dla oka to wygląda. Dobra, tylko teraz tak. On mi zabije Bernadette. On nie zabije Bernadette. No coś nowego. Nie bolting, tylko fire. Ty tu zostań najlepiej. Ty metal nie zabije idealnie. Wow! Nie no, przecież nie wejdzie 3% szans na kryta przeciwnikowi, prawda? Prawda? Czy ile to tam było? Cztery. Blisko wystarczająco. Dla świętego spokoju. Czy ty masz jakiś durny wantaż albo coś? Nie. Tutaj już akurat musiałbym niekompletnie udupić RNG przez 4% szans na nietrafienie. Czyli w sumie nie byłoby to nic nadzwyczajnego, porównanie tego, co się stało ostatnio. Ale na szczęście do niczego tym razem nie doszło. Dobra, setek może podlecieć kawałek. Kolejna łatwizna.
Czy mi się wydaje, czy ja mogę jej załatwić dystansu? Mogę, nie zaprzeczę. Czasami mam wrażenie, że używanie niektórych rzeczy w trzech domach sprawia, że gra dosłownie przychodzi się sama. Zły zasięg. Pozwólcie, że to naprawię. Opijane to co ostatnio? Wydaje mi się, że tak. Chyba nawet ten sam smak. Jeżeli ostatnio był doktor. Jeżeli coś innego, to może być to coś innego. Przeżyje fajer. Tak już, nie? A ma 100%? Dobra. Wyszli do konwoju. Wracaj na bezpieczne pole. Łucznicy nie mają końcowania z bliska. Mogliby mieć dyngrał na tym w najwyższym poziomie trudności, jakkolwiek on się nie nazywał. Ale tak, to nie spodziewam się. Ja mam kryty, ty masz kryty, każdy ma kryty. Mógłbym teraz też nie jeszcze roboty dostać, jeśli tutaj, ale gdzie w tym zabawa? Zresztą daje bies, czy nie? Chyba zaczęli ogólnie bies. Mógłbym tak zejść, ale... Najlepsze jest to, że większość z tych krytów, które mi tak losowo wchodziły, to podejrzewam, że w sumie nie miały 6%, znaczy w sumie nie miały 100% szans na kryty. Na trafienie. Nie wiem. Ja naprawdę w tym momencie nie wiem. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Jedyne, co mnie pociesza, to, że te kryty nie dzieją się wobec mnie, bo byłbym słony generalnie. Ale naprawdę mam wrażenie, że coś jest skopane z tym generatorem liczb losowych. Bo jeśli na dłuższej próbce to powinno się w sumie, tak powiedzmy, no nie powiem, że zerować, tak, ale wychodzić mniej więcej tyle, ile powinno. A mam wrażenie, że próbkę mam na tyle dużo, żeby stwierdzić, że no tak się nie dzieje. Czy możemy kogoś uczyć z tych osób, które... bym chciał normalnie uczyć Bernadette? Bernie! Ucz się strzelać. Cześć Sylwio! A ktoś jeszcze? Ale od obu osób generalnie tylko nie tych, które bym chciał. No co, to S plus dobijemy. Albo to, albo flying, jedno z dwojga. Reszta to już tak naprawdę kompletnie wywalone. Flying mógłbym w sumie sprecyzować, na co ma się uczyć. I serwka, bo to są postacie, z których korzystam, jak misja ma więcej niż 10 osób. A reszta niech będzie na auto. Mówię, i tak nie zależy mi na nikim konkretnym. Cześć, Biki. Nie mam już aktywności. I zobaczmy. Sensei! Dobrze, chcesz, na ciebie mam walone. Cyril to mam wrażenie, że co spotkanie zmienia jak tako, co chcę robić w życiu. Urodziny Constance. Łapaj kwiaty, będzie dobrze.
Ostatnio się nauczyłem, że nie potrafię w herbatkę, więc nie będzie herbatki. Zresztą co to herbatka na słońce, jak ona słońce nie lubi? Trochę se polatali. Ale z ten poprałes. Może niedługo coś skoczy. Dobra, kuściwo zrobione. Polećmy motywację bić moim uczniom. I chyba tylko po motywację przejdę. W sensie pójdę się najem z tej co trzeba. Tak to odpuszczę sobie jeszcze dnia. I before iść na ryby. Zróbmy tak. Pójdę pełnić cztery żołądki. Ha, żeby tylko cztery. Galnie sobie czasem tak mówię, że pod tym względem końcówka Fire Emblema przypomina trochę końcówkę Person. Że tak naprawdę człowiek już robi rzecz tak bardziej z automatu, na zasadzie, że chce coś zrobić z poziomu gry, a nie, że chce coś zrobić jakby z poziomu postaci, tak? Kto tam jeszcze? Przede wszystkim Constance, Bernadetta, Dorotea, Hilda. Parę osób jeszcze jest. Chociażby. Z internetu, z sieci komórkowej. Z doświadczenia powiem, że bywa z tym bardzo różnie, jeżeli chodzi o ten internet. Ja na przykład czasami miałem tak, że potrafię spokojnie oglądać streamy na takim internecie, czasami kompletnie mi nie działały. Czasami miałem zużycie przez 2 godziny streama ze 100 mega, czasami 1 giga. To naprawdę sporo zależy. Dobra, czy ktoś jeszcze potrzebuje się najeść? Wydaje mi się, że ktoś mógł od biedy Manuela. O, i Felix. Że się nie umierać. Jestem w Viking Sequence Breakowaniu w pierwszej lokacji Bloodstained. Czy Sequence Breakowanie pierwszej lokacji Bloodstained miało sens? Bo z tego co widziałem, ty pisałeś o skakaniu po świecznikach bodaj. I się po prostu zastanawiam, na ile to dużo zmienia, coś ci odblokowuje specjalnie. Kto jeszcze ma cedl? Ej, Petra. Petra! Okej. Okay. Co wy mówicie o czterech żołądkach? Ja tu mam jakieś 14 żołądków. Ale to jeszcze skoczmy tylko, żeby ktoś mnie pouczył walczyć mieczem. Kaśka, połóż mnie walczyć mieczem. Chcę eskę. I na pewno chcę roślinki. Tylko nigdy nie... Tak, roślinki też dożywały czas. Zasadźmy nowe, tak samo jak ostatnio. Nie, to nie zużywa czasu. Oszukano mnie. To kto jeszcze uczył? Manuela bodaj uczyła miecza jeszcze. Bo
Manuela będzie chyba na górze. Tu jest Setef. To jest Manuela. Może jeszcze dobiję TSK? Nie wiem jak, ale dobiję. Dobra, co my tu mamy? Kogo czego mogę pouczyć? Ferdek z tego spamiętam potrzebował toporów się pouczyć i ciężkiego pancerza, żeby móc na Great Knight awansować. Więc spróbujmy tak to zrobić. Berni. Będą się chyba zmienić już Gola na same łuki albo coś. Ogólnie będą się przejrzeć celom, które mają postawione moje postaci teraz. Dodatka chciałbym, żeby pieskę i mogła mieć czarną magię plus jeden zasięg. A propos Lizdea. Boję się, do tej pory miała za mały zasięg. This is fine. Hilda. Bo tak, Konstans ma już eskę. Z osób, które na pewno potrzebują, to ty potrzebujesz albo toporów, albo lanc. Albo latania. Dawajmy w topory. Setef ma wszystkie po trochu, jak tych patrzę. Właśnie nie wiem, czy on bardziej potrzebuje toporów, czy włóczni, szczerze mówiąc. Nie będzie z toporami. Jak już jest. I ostatni punkcik wydamy na... Inhalta? Żeby dostał eskę tutaj? Jezu. A, mu skoczyły perfekty. Chyba to jeszcze raz cele. Ferdek może chcieć same topory. Tak, nie będą same topory. Inhalt to i to, to by się zgadzało. Kaspar wywalony, ty chcesz same łuki. Dodatka chce sobie magię, Petra chce to i to. Sylwek może chcieć to i to. Easy tea. S plus raczej już i tak nie wbije w czarnej, chyba że i teraz ustawię na maksa i będę tylko w to dawał. Więc raczej się wstrzymam. Hilda... Niech tak ma. Ty tak samo, Flame tak samo. Konstans sama czarna, a spróbujemy. Może się uda. Rób co chcesz. Ktoś chce ze mną pogadać? Kaśka chce ze mną pogadać? Bośmy za dużo ćwiczyli. Czemu chcesz mnie zabić? Wytłumacz mi, czemu chcesz mnie zabić? To wciąż mogło mnie ogłuszyć. Albo zabić.
Nie każdy wszędzie chodzi w pełnym pancerzu, Kaśka. Czy to się nazywa stalkingiem? Powinien się jebać w tej chwili, prawda? Przestaniesz mnie stalkować? ファー。あんたの観察はこれからも続けるぞ。いずれレア様を救い出せたら、あんたが何をしてきたか、アマサズ報告しなきゃならん。どうすりゃ多分レア様も喜んでくれんだろう。私から逃げよったって、そうはいかないさ。 No homo. Rank B. Czuję się do dzięki, znowu wpadają. Komu dzisiaj dajemy kwiaty? No dobra. Nie będzie. Okej, tym razem poszło im dobrze. Toś SK dostał, widziałem. Nice. No dobra, to teraz będę musiał real quick się pobawić. Tutaj raczej nie będę zmieniał, bo teoretycznie mógłbym z tego Sadmastera w Tixtera albo w Mortal Savanta, hehe. Ty na pewno zdasz egzamin. Jestem pewien, że mając hehe 69%, hehe. Patrzcie jak zdaje. Patrzcie jak zdał. Ale zdał. Ale zdał. To nie było nice. No dobrze. Bernadetta ma już swoją klasę domyślną. Ty też. Beta nic lepszego mieć nie będzie. Lizita ma swoją najlepszą klasę. Mogę powiedzieć, że się uda. A jednocześnie spodziewam się, że się nie uda. Au! Jej się udało! Przynajmniej jest listów parę wpadnie. Tak! Setef już ma. Flame jeszcze nie ma punkciku, więc nie będę jej zmieniał. A tak to sami, że Konstans. W tej postaci, których używam, więc tym bardziej wyczepka. Dobra, to jeszcze tylko wiem, że muszę pozmieniać abilitki części osób. Tobie na pewno. Od razu lepiej. Lethality było takie sobie. Ty chcesz Dark Magic Range plus 1 na pewno. Zbalansowany zasięg to na pewno. Ale z ten
Tak, ale sens. Na pewno lepsze niż Reason na Hildzie. Tyle mogę powiedzieć z całą pewnością. To nie, to nie. Jeszcze jedyna osoba, którą mógłbym potencjalnie się sprawdzić, to Konstans, która nie powinna nic nowego mieć. Yep. No dobra. Polecimy sobie chyba seminarkę, bo nie chcę się aż tak przegranidowywać, ok? Ja też się mógłbym magii pouczyć. Wszystkich wokół. Na pewno wszystkim się bardzo przyda. Excalibur. Biednych studentów seminarku katuje. Nie wiem, o czym mówisz. Przyszli tylko ci, którzy chcą słuchać. Dobra, wielki most Mildin. Cóż, nie chciałem się nie spieszę, to na pewno. クロード信用していないわけではないが、他の同盟諸侯が動かないとも限らない。迅速かつ手堅く軍を進めていこう。ミルディン大橋を渡ると、フォドラ最大の平原が広がる。先生も覚えているだろう。To się okaże. あ、しょかじ。君の父親は素手で熊を勝ち割るんだったね。出会った時は君を生贄に捧げることにするよ。本気でやめてくれ。反撃の狼。あ、それじゃ、おじいさんスパダミ送ってたね、ご用意するだね。用意しませんですか。ベトラちゃん、いいのよ。煙が立たなくても揚げたことになるの。この橋を奪うこと自体が反撃の狼なのよね。 Nie, my nie najeżdżamy. My prowadzimy tylko misję wyzwoleńczą Rei. Jako zmiennie nie odważamy opcji pod tytułem ona nie zniszczy monasteru klasztoru. さあ行くぞ。これが乱世を終わらせる第一歩となる。 Dobrze więc, czas otworzyć sobie drogę ku Imperium przez Wielki Most Mildin. Nie no, słuchajcie. Rozumiecie to? Tym razem musi się udać! Widzicie, udało się! Tak! No dobra. To wydaje mi się, że już chyba zdecydowana większość moich osób ma klasę, którą powinna mieć. Na koniec. Więc lećmy z samą misją. Tnie ten sim. Absolutnie jestem w stanie to zrozumieć, biorąc pod uwagę, że... Ogma
新帝国派の同盟諸侯ブロスタール家領を通過するため、反帝国派の筆頭リーガン家の当主クロードに協力を要請。クロードにブロスタール家の兵力を引きつけてもらう約束を取り付けると、同盟領と帝国領を分かつアミッドタイガーを越えるべく、おいたむ、czepiasz się, Biki, czepiasz się. Idąc tą logiką, najlepsza jest piechota po prostu, bo nie ma słabości na nic. A nie jest. Nie, aż tak w to, że Ferdek będzie unikał, to nie wierzę. Są rzeczy, w które mogę wierzyć, ale to nie jest jedna z nich. Dobra, zobaczmy, z czym się je ta wspaniała misja. Przede wszystkim mamy 9 jednostek. 9. To coś nowego. No dobrze. Jak 9, to 9. I zaraz przyjrzymy się mapie już po tym. Coś to Ladysława. Przypomnij się jeszcze raz, co jest moim celem w tej misji? Na pewno nie to, co właśnie teraz sobie. Nie przejmujcie się. Conditions. Defeat all enemy commanders. Ile jest enemy commanderów? Dwóch. Jeżeli dobrze widzę. Tu jest jeden Imperial General. I tu jest Ladysława. Zastanawiam się po prostu, w jakim stopniu byłbym w stanie to sterować, gdyby mi bardzo zależało. Okej, czyli mogę co najwyżej tak zrobić niestety. Powietrze na Nigansy nas nie dotyczą w tej sytuacji. Zastanawiałem się po prostu, czy byłbym w stanie meteorem tutaj strzelić, ale aż tak dobrze to nie ma. No dobra! Lećmy więc. Pytanie, skąd nadejdą wspomniane posiłki Acherona, jeżeli już rzeczywiście nadejdą. Czy bardziej gdzieś od południa, czy z naszej startowej pozycji? Od północy jakoś? Tak naprawdę... Nie wiemy tego na chwilę obecną, tak? Więc nie do końca łatwo będzie się na to przygotować jako tako. No stąd mogę wystrzelić bolting. Niestety ona też nie ma aż tak daleko zasięgu. Byłem trochę zbyt dużym optymistą z tym, okej? Okay? To jest takie, można wierzyć, ale nie do przesady. Jeden procent. Ale mało. Czy coś ambitnego, ciekawego się stało? Nah. Wiecie za to, co zaraz się stanie? On to przeżyje, holy fuck. Holy kreśnik wszedł, więc efektywnie nie zużyłem tego boltinga. Dobra, ty sobie tam siedź. Nie przeszkadzaj sobie. Protagonistka powinna móc wyciągać tak naprawdę każdego przeciwnika,
który nie atakuje czymś, co jest turbo precyzyjne, nie jest bossem, albo nie czegoś, co sobie instakiluje. Więc raczej mogę ją używać jako takiego pseudo, powiedzmy, tanka, tak? W Fire Emblemowskiej nomenklaturze to się bodaj nazywa Evasion Tankiem. Czyli, że po prostu... może wyciągasz przeciwników przez to, że jak nawet oni cię zaatakują, to do niczego nie dojdzie przez to, że... Czy ja jestem tam zasięg? To jest kurwa obrzydliwe. Okej, tylko tutaj z kolei... A nie byś w stanie uciec z Kanto chyba. Co ja mówiłem o obrzydliwych rzeczach? Holy fuck. To nielegalne. Ten zasięg powinien być absolutnie karalny przez konwencję genewską. Nie wyobrażam sobie, żeby było jakieś PvP w tej grze. I żeby w wyniku tego... mogłyby stosowane takie statystyki. Tak, setki, strategie. Nie zgadnę, to będą posiłki w tej samej turze, które mi zabiją moich magów, prawda? O, rozłączyłem sobie. Uno momento. Nie widzę, kiedy to się dzieje, tak by the way. Przysięgam, zaraz to naprawię. Jeszcze nie wiem jak, ale to naprawię. O, czekajcie, słyszałem sygnał włączania Elgato. Najgorsze jest to, że to jest kwestia tego, że że kable po prostu są tutaj tak strasznie czułe. Że wystarczy, że lekko niego zahaczę w ten czy inny sposób. I już nagle tracę... O, super. I już tracę sygnał jako tako. Pracuję nad naprawą, żeby nie było. Nie mów, że muszę wyłączyć to cholerstwo. Dobra, mamy to. Chyba nikt mi nie umarł. Nie, bo oni na szczęście nie atakowali w tej turze. Wiecie co? Powiem wam, że byłaby wielka, okropna szkoda i strata. Po prostu taka wręcz niepowetowana. Gdyby po pierwsze to było spotem od wazy za głośno wpłynąć tego, jak było wcześniej. A po drugie, gdyby jakimś zupełnym przypadkiem udało mi się ich teraz zabić po prostu. Absolutnie nie podoba mi się ten łucznik, który tam się pojawił. Tak by the way. Dobra, co ja mogę zrobić? Mogę na pewno... Nie mogę? Mogę. Już myślałem, że nie będę w stanie tego zabić i takie... Wait a minute, hold up. Bernie powinna być w stanie pobić Acheronę, prawda? Yep. To ja Acherona mogę zdjąć w każdej chwili, tak naprawdę. Yep.
Więc najpierw chcę się pozbyć wszystkich jego przydupasów. Bo nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że jak pobija Hedona, to reszta ucieknie, albo coś w ten deseń. Więc wolałbym tego wniknąć. Ech, to ech. To co, już niedługo przechodzę misję samą protagonistką. Najgorsze jest to, że sporo z tych misji pewnie by się dało. Cześć, Achedon. Nie chcę mi się marnować dobrego sprzętu na ciebie. Wcale mi chłopa nie szkoda. Przynajmniej zdał sobie sprawę, co było problemem w momencie śmierci. Więc to tyle dobrze. No dobra, to skoro to mamy z głowy... Dobra, on nie ma zasięgu. Ty masz aż tyle zasięgu? Okej, stąd może tylko Bolt mi wejść niestety. Well then. Dobra, czy ktoś jeszcze może się ruszyć teraz tak, żeby coś zabić? Na. Czy czekają mnie jeszcze jakieś nieprzyjemne niespodzianki? Musimy na pewno to fortecę zająć jak najszybciej, żeby przeciwnicy się przestali spawnować. Albo farmić na niej całe życie poziomy. Ha, ha, ha. Ale tego ostatniego raczej nie chcę robić. Raczej. To powinno być bezpieczne, jeszcze potwierdzę. 25, czy jest bezpieczne? Bo teraz... Kto atakuje Lidlte? Okej, nie jest aż straszna. O ile oczywiście jestem w stanie jego zabić? Zero. Czyli chyba nie jestem. Ewa i Dunguft? Nie no, nie mogłem Dunguftnąć, prawda? Nie. To nie jest Dunguftnięcie. O ile magicznym sposobem nie krytnie, to nic złego się nie stało. Zwłaszcza, że może podlecieć kolega Setef i trochę dopomóc tutaj ze sprawą. Nie jakoś specjalnie mocno, ale zawsze coś. Zresztą ma szansę potencjalnie go zabić. Łatwiutko. No i co, jestem bezpieczny? Jestem bezpieczny. Kto tam jeszcze? Protagonistka... Hilda... Szkoda, że kluczy nie mam. Przydałyby mi się. Czy to jest jakiś łucznik, który ma do mnie tyle zasięgu? Nie, bo się zastanawiam, kto ma tutaj zasięg niby. Bo chyba nie żaden z nich, prawda? Czy ty masz Javelina? Tak, masz Javelina. To wiele wyjaśnia. Najgorsze jest to, że doskonale wiem, że Konstans ma tak mało tego zasięgu. Zaraz się wkurzę i Bolting strzelę. Chodziło mi o to, że nie mogę podlecieć na tyle, żeby nie być w zasięgu Javelina. Widzę, powinna sięgnąć tą łajzę.
暇はない。Kto teraz, kto ma zasięg? Ty masz zasięg? Chyba. Chyba. I teraz pytanie, czy ty jesteś w stanie... Powinnaś być w stanie. Już bez boltingu. Dobra, jeden z dowódców padł. To duży pozytyw. に代わり参上した。よく駆けつけてくれました。彼らと共に敵を殲滅します。Nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. Znaczy inaczej, wiem, co powiedzieć. Dobrze gro, rozumiem. Mam się uczyć misji na pamięć i chuj ci w dupę. Albo używać cofania czasu. Jedna dwojga. Jak w stanie go zabić? Tak. Znaczy, pamiętaj, ja generalnie nie jestem wielkim zwolennikiem posiłków przychodzących w tę samą turę. Uważam to po prostu za bardzo tani zabieg, który wymaga po prostu uczenia się rzeczy na pamięć, albo takich tutaj cofania czasu, tak? No niby jest to mechanika w grze i w ogóle bla bla bla, bla, ale... Wciąż uważam to za niefajne. Nie bolting, Jezu. Dobra, z bestią mi się chwilowo nie chce użerać. Przynajmniej dopóki nie podejdę resztą osób tak naprawdę. Jak już reszta podejdzie, to jakoś to będzie, ale do tego czasu trzymam się. Oczywiste, a nie ma tyle zasięgu. Ma. Dobra, Petra, wolę nie ryzykować wyciągania ataków bestii Petrą. Pewnie jakbym się bardzo uparł, to mógłbym Linhardem coś pokombinować, jeżeli chodzi o te orby, żeby tamtego generała i tego Lorenza zdjąć w jedną turę. 24 blizy, te wolałbym tego uniknąć. A jak patrzę na to, ile to skóry czy sęństwo ma zasięgu... Czy to jest jakiś łucznik? Nie. Czyli pewnie ten jeden kawalerzysta ma tyle zasięgu, co? Jeden kawalerzysta... No to chyba on głównie, jak tak patrzę. Więc pewnie jakbym się bardzo uparł, to mógłbym po prostu strzelić w niego boltingiem. Dobra, słuchaj, daj spokój Lizzy tej. Głupie pytanie. Nie. Zastanawiałem się, czy mogę go, powiedzmy, w tej turze zdjąć, ale wygląda na to, że nie. Dobra, weź przejdź tutaj w takim razie. To jeszcze powinnaś mieć meteor, ale nie, już nie masz meteorów, chyba. Albo po prostu wszystko jest poza zasięgiem. Nie, nie może być wszystko poza zasięgiem. Right? Tak z ciekawości. Ciekawe, jak duży mają szans na trafienie. Ci, którzy w ogóle mogą atakować.
Za niskie, that's for sure. Mógłbym chyba nawet jedno całe życie zdjąć tej bestii teraz. Teraz jak o tym myślę... Nie mam jeszcze karantek tak dalej zresztą. Co mi szkodzi? Kto tam jeszcze... Hilda. Oh no! Ej, czy ja że ten gambity mogą akurat mnie zaboleć? O, ile trafią! Ha, ha, ha! That's a good one. O nie! To trafiło! Najgorzej. No dobra, jak wyrządzić potencjalnie najwięcej szkód w jedną turę? Na pewno muszę koleżanką się zająć. Ona ma dosłownie 0% szans na trafienie, nie? Dosłownie 0. Wiecie co, chyba od tego mamy lepsze jednostki, mam wrażenie. Bernie, masz robotę. Powiedziałem, Bernie, masz robotę. Okej, Bernie, nie ma roboty. Jednostka latająca, by the way. Czy ona ma tu umiejętność Kestlerze? Nie umiejętność, ale tarczę. Yep, no face effectiveness against flyers. No dobrze, jak nie tak to zrobimy, to jeszcze drastyczniej, no... Jezu. Aha. Jesus. Divita nie jest w stanie jej zabić na hita. To coś nowego. Zastanawiam się nad jedną rzeczą teraz. Bo teoretycznie celem misji jest wyeliminowanie dowódców, prawda? I zastanawiam się, czy jeżeli wyeliminuję tego drugiego generała po zabiciu Władysławy, to czy misja się znaczy Ladislawy, czy misja się zakończy wtedy? Bo jeżeli tak, to nie do końca mi to odpowiada, bo chciałem jeszcze Lorenzo ogarnąć. Nie potem mam cofanie w czasie, żeby tego nie robić. Powiedziałem coś. Proszę pani mnie, ty masz łodka? Ty nie masz łodka? Masz łodka. Tylko ten łodk też nie jest aż tak daleki, jak bym chciał, żeby był. Bo ty możesz maksymalnie podejść tu. To niefortunne. Znaczy opcja numer 2, którą mógłbym zastosować, to jest potraktowanie jej gambitem starego. I ona teraz się kompletnie nie może ruszać.
To ona zaatakuje protagonistkę wtedy. Ja bardzo zdesperowany może być człowiek, wytłumaczcie mi to proszę. Jeżeli wasza odpowiedź była bardzo, to macie jak najbardziej rację. To teraz pytanie, czy jestem w stanie zabić te bestie na jedną turę? Powinienem być w stanie. Padasz tak mało, zdajesz tego łuku? Masz się zacząłem zastanawiać, coś mi tu po prostu nie gra, czy... Znowu! Jezu! Hejce! Naprawdę hejce, kiedy to się dzieje. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Teraz jeszcze dźwięku nie mam. Holy fuck. Działa i nalegam? Dobra, w dużym skrócie bestia pokonana. To najważniejsze. Teraz tak, ty Petrze jakoś super dużo nie zrobisz, oni literalnie nic nie mogą. Ktoś tu jeszcze coś może zrobić sensownego? Nie wygląda to jakoś specjalnie perspektywistycznie. Ciebie wolniej odstawiać na tak. Zakończymy tutaj turę. Znaczy nie, ja powiem tak, w bardzo dużym skrócie, ja po prostu siedzę przy komputerze, a mam podłączone USB-ki z przodu i przypadkiem zdarza mi się, że nogą zahaczę o wspomnianego USB-ka. I wtedy właśnie są takie sytuacje jak te przed chwilą. Dobra, Vladzia. Znowu muszę coś z tobą zrobić. On nie trafi. Trafił! Dobra, czyli tak, teraz Władysława mi kompletnie nic nie robi. Bestia chce mojej dupy, ale to nic nadzwyczajnego. Ani nic dziwnego. Ty możesz chcieć strzelić czarodzieja. Hej!
Muszę uważać trochę co z tą bestią nieszczęsną teraz zrobić. Pytanie czy Hilda nie będzie miała tam zasięgu, żeby dolecieć i odgambitować. Będzie miała, tylko jednocześnie trochę się boję, że ktoś inny może zechcieć ją zaatakować w tym czasie. A i ty nie masz gambitu przede wszystkim. To też może być problem, nie ukrywam. Ty też nie masz boltingu już. Jak to teraz rozwiązać? Bo mogę zawsze zrobić po prostu tak. I to nie powinno stanowić problemu, tylko teraz muszę uważać, żeby cała reszta nie poumierała. Właśnie obelni się trochę boję. TBH? Co się wydarzyło? Tak zwane nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Tak, robię bardzo dużo dziwnych rzeczy tylko po to, żeby móc zabić Lorenza własnoręcznie i osobiście. A co? O co chodzi? Aż tak po mnie widać, że go hejca? Dobra, zobaczmy, czy mój tajny, misterny plan wypali, czy mój tajny, misterny plan nie wypali. O mój Boże, on trafił. Weź, bo jeszcze też na się bać. Okej, przed sam... Lorenz Hellman Gloster. No dobra. Wszystko jest w porządku. Nie dajcie sobie w mojej Jace inaczej. Póki co wszystko zgodnie z Kekaku. Ej, Lorenz! Ej, Lorenz! Słuchaj, mam biznes! Powiedziałem, że mam biznes! A, skończyłeś miasmy. To ma sens. I dlatego miał łuk wyrzpywany. I jeszcze Feldek akurat dołączony. O, więc chodź na moją stronę, będzie fajnie. Chcesz być po stronie przeganych i umrzeć? Dobra, ile ty skurwysynu masz zasięgu? Fuj, tak zwane. Albo jak to woli, o fuj za dużo. No dobra, jaki mamy plan na dziś? Mogę albo próbować zabić te bestie i walczyć normalnie, albo skończyć tę walkę w tej turze. Dylematy. Dylematy. No i zapytacie, tak, jestem w stanie zabić zarówno Ladislava, jak i tamtego dowódcę w tej turze. Tylko muszę wykombinować, jak to zrobić. Zresztą akurat z Ladislavą to podejrzewam, że nie będzie jakiś specjalnie duży problem, o ile PNG mnie nie ulubi.
Większym problemem może być ta nieszczęsna bestia. Do bestii może mi się przydać gambit. Masz jeszcze gambity? Masz jeszcze gambity. Przyciągnęliśmy na siebie uwagę bestii. Trochę nie podoba mi się miejsce w tym bólu. Dobra, teraz tak. Czy jesteś w stanie zajść te bestie w tej turze? To jest bardzo ważne pytanie. W sensie samo... Tak, to jesteś w stanie. Dobra. To jest to. Kto mnie atakuje i za ile? Bestia za 22, ty za 0. No dobra. Lećmy dalej. Muszę też mieć na uwadze, żeby przypadkiem ten... Żeby przypadkiem nie zostawić Ladislawy na tylu postaciach aktywnych, żeby te umrzeć od tego. A tylko mnie dobrze, chyba mogę już teraz ją zbombardować. Muszę ją trafić. To ewidentnie nie jest proste. 60%. Wiedziałem. Cześć, jestem Fire Emblem 3 Domy i specjalizuję się w jebaniu gracza w dupę. Czo? Nie pytajcie. Na czym tam my stanęliśmy? A także zabiłem bestię. Może teraz idę zajebać Ladislawę? Najwyraźniej krytem. No to magiczny sposób jestem kompletnie bezpieczny, chyba że RNG... Nie, RNG nawet nie może mnie chyba wyduchać. RNG może mnie wyduchać w dupę? 17 plus 22, 39... Nie wiem... RNG musiałoby przejść jakieś 70 różnych bramek, żeby mnie wyruchać w dupę i żeby protagonistka tam umarła. Dużo bardziej boję się, że tutaj może kryt wejść z jakiegoś durnego powodu. Ale w to też chciałbym wierzyć się, że się nie stanie. Czy ja padam na ten zasięg? Chwila. To nielegalne. No dobrze, zobaczmy. Trafił. Nie trafił. Nie trafił. No dobra. Co my tu jeszcze mamy w takim razie? Poza tym, że... Generalnie rzecz ujmując, Peta jest w nieciekawym położeniu. Chciałbym materiały z tej bestii tym razem, nie to co w poprzednich. A tylko pozwolę sobie zniszczyć wszystkie pozostałe przeżycie płyty. Czy mogę ją zdublować? O tak. Mogę. Chciałbym to zrobić tak, żeby przy okazji ją dobić. To ewidentnie nie zniszczyło jej obu płyt, niestety.
No nic, da się to obejść. Ja nie trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zniszczymy wszystkie te płyty pancerza, to bestia będzie zestunowana, więc nie muszę się kompletnie przejmować jej kontratakami na chwilę obecną. O właśnie. Dobra, czyli teraz bestia mi nic nie powinna zrobić. Na wszelki głupi wypadek, jakby chciała zrobić coś niemądrego, to wyleczę PC. Dobra, to je to. Strzałek na jej chyba nie potrzebuje. Nope. I to mnie dobrze mogę dodać gdzieś tutaj. Strzelić bestię. Nie opłaca mi się strzelać tej bestii Serafima chyba. A co do Konstans, bo widzę, że było pytanie. Nie pamiętam, na ile o tym było mówione w trakcie wszelkiego rodzaju supportów, nie supportów. Jeżeli dobrze pamiętam, to myk jest taki, że... światło jako tako jej się kojarzy z wymordowaniem jej rodziny, albo coś na razie? Musiałbym sobie dokładnie przypomnieć teraz. Ale wydaje mi się, że coś mniej więcej takiego było. Więc generalnie bardzo intensywne PTSD. Myślę, 6% szans na kryta. Nie wejdzie. Poszło. O, dobra. Ta bestia mnie zabije. Chyba, że i na to nie pozwolę. Czy to wystarczy, żeby i na to nie pozwolić? Tak. Chyba, że 1%. Czy wejdzie 1%? Uwaga! Nie. Zresztą nie trafiła nawet, więc to tebe. Nice. Bardzo nice. Ma tyle zasięgu, żeby dolecieć tutaj chyba? Nie, nie ma. Myślałem, że może będzie miała, żeby tam dolecieć, ale... aż tak dobrze to nie ma. Chyba, że... nie. Musiałabym mieć jakiś spell, który ma 3 zasięgu, a nie ma. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Ty się chcesz dobrać do Belni, ale i nie zabijesz. Czy to nie oznacza, że mogę po prostu tam podjechać i ostrzelić maga? Mogę! Co może pójść nie tak? No co? Czas na zemstę Belni? Ja nawet nie próbuję. Jeżeli postać ma adiutanta, który jest healerem, to może zostać wyleczona w takich sytuacjach jak ta? W tym przypadku akurat Belni miała przy sobie flame i z tego to wynikło? W każdym razie, wielki most Mildin został zajęty. Droga do Imperium stoi przed nami otworem. エーデルガルトもただの暴虐の王ではないということか。
これからの戦いも生優しいものでは。失礼します。ギルベルト殿がお見えです。ギルベルト、なぜここに。いや、一体今まで何を。会ってみるほかはないようだな。ミルディン大橋を落とされたとのこと。あの守りを打ち砕くとはお見事でした。回りくどい挨拶は無用だ、ギルベルト。なぜ今になって君が。私は今、かつての主君ディミトリ様に再びお仕えしております。あの方はフラルダリウス領に身を寄せ、ディミトリ、今してどうぞ、準備を進めておられる。ディミトリ殿は生きていたのだな。ええ、オートで処刑されかかったところをドゥドゥが身を挺して救出したのです。私が本日ここへ参ったのも殿下の命になります。我々は敵を同じくする者同士。Nie. Właśnie, bo jeszcze pomyślę, że ktoś tu logicznie myśli. Waga gun wa mamoraku teikoku e no shingun wo kaishi shimasu. Te o tazusae, ashinami o soroete, tomo ni teito o mezase wa shimasen ka. Taak. Muzukashi kereba, semete Mirudin ohashi no tsuka dake demo kyouka shite itadakitai.A z tym dołączymy, będzie fajnie. Ja, matę grę. Walewali no sędziów, a skunaku. Po co nam siły? Wystarczy im. Ja. Ima, teikok no hongun to maszomen kara szotot suru no wa. Dziki szosu ni sugiru. Hashi no tsuko o kyoka suru dake naraba mondai nai ga. Goryu wa muzukashii no dewa nai ka. No dobrze, już dobrze. Suru setu demo matte moraeru naraba. Kocira no jokyo mo kawaru. Ale mi się jest to trochę długo. Ie.今の殿下に歩みを止める余裕は。であれば、やはり合流はできんな。ディミトリ殿にはよろしく伝えてくれ。承知いたしました。セイロス騎士団との共闘が叶わなかったことは残念ですが、ミルディン大橋を無事に通過できるだけでもありがたい。感謝いたします。おそらく視線となるでしょう。これが。根性の別れであっても驚きません。お二人ともどうか。Zawsze możecie nie rzucać się na samobójczą misję. 主の看護があらんこと。Ale co ja się znam, kim ja jestem? Ginsetsu no shou, tategoto no setsu.鉄壁の要塞。Fortece nie do zdobycia, ej? Wszyscy wiemy, że dla mnie słowo nie do zdobycia nie istnieje. ミルディン大橋を押さえた新政軍は帝国領内への侵攻を機として準備を進めていた。そこへ驚くべき一報がもたらされる。Jeszcze jakieś nowe informacje?Impregnowana jak drewno. Tak było. Patologii? Czy ja widziałem patologii? Patologii. Kieho! Grondazze! Gungi ciu dozo. Ittai dou shita to iu no da. Ochitsuite houkoku se yo. Hai! Grondazze heigen de Oukoku gun to doumei gun ga...帝国軍と激突、三軍入り混じる大混戦の末、帝国軍は快走、エーデルガルトも重傷を負ってアンバルへと退却した模様。ほう。では。ですが、王国軍も全壊、ディミトリ殿は戦死なされたとのことです。どうしたか。さらに、同盟軍の被害も甚大で。クロード殿は生死不明。Inne słowy. Wszyscy zostali w pierdol. Szkoda mi, Edelgard. おそらく想像だにしない激戦となったのだろう。しかし、
エーデルガルトが重傷を負ったということだけが不幸中の幸いだな。思わぬ状況になったが、to wszystko było kompletnie niespodziewane po tym, jak mówili, że będą się ścierać na, w najbliższym czasie. Chyba nie zrozumiał. Zgadzam się. ですが、旧王国の諸侯や同盟領はどうなってしまいますの？指導者や多くの兵を失ったのだ。必死に立て直しを図っているところだろう。各地の教会を使って援助し、彼らと協調して物事に当たっていける仕組みを作る。旧王国諸侯も同盟諸侯も最終的には一つにまとまっていくべきだ。そしてそれを君が率い。じゃあ、ビームバテカンの全世界？どうだ。ああ、まだ先の話ではある。Pamiętajcie, jakiego RTP-ka bym nie grał. I tak kończy się na tym, że jestem papieżem. Magia. Zobaczmy, gdzie możemy najechać. そうだな。帝国内にありながら前線拠点にできるような防備を備え、我々が帝都へと攻める足がかりとなってくれる場所が一つだけある。帝国一の堅牢さを誇る巨大な要塞、メリセウス要塞だ。ただし、正攻法で攻めても勝算はあるまい。後で皆を集めて作戦を練るとしよう。ああ、たぶんにダメだで。どうしよう、悪くね、たぶんしよう、悪くね。ああ、久しぶりだな、先生。俺もそう思っていた。あいつの喉元まで迫って、それでも殺せなかった。そうしていたずらに人を死なせ、また俺は一人生き残ってしまった。ロドリグ、ギスタブ、ドゥドゥ。パニストディミトリー。先生は罪を償う方法か。本当に皆難しいことを言う。それがわからないから俺はずっと。なあ先生、ここに来たのは俺の選択を誰かに話しておきたかったからだ。Jaką decyzję? To jest dobre pytanie. Ureniła. Ty kuku to sto kroka. Oto tori modus cikara. Sono szkak monaj. Takar. Dlatego? Oj. Konna tokoro de netara. Kaze o hikuzo. Dosta. Sete. Odzywa się w najgorszym momencie. Ja, watashi dake da ga, yume demo mite ita ka. Yume ka utsutsu ka wa shiranai ga, moshi dareka ga ai ni kite ita no de areba, sono mono wa, dou shitemo kimi ni dake, kao o misetakatta no daro. Kimi ni michibikareru koto o motometa no daro na. W jakim sensie sprzedał Saska? Czy chcę pytać? A jak tam Ferdek sojadzi? Dobra. Przedosnęła. Bardziej wydaje mi się, że to jest na zasadzie, że... protagonista się przyśniło, że widzi się z Dimitrim. Czy on twierdzi, że to jest dobry czas? Anata ni hanashitai koto ga atte na. Aha. Sore de chodo yokatta wake sa. Anata no ikikata no hanashi da. Watashi wa anata wa masani eiyū no gotoki sondai da to kanjiteiru. Ushinawareta monshou o yadoshi, tentei no ken o tsukai, mina no sentou ni tatte,
Nie, biorąc pod uwagę, że były raporty nawet, że widzieli ciało Dimitriego, to... Skoro protagonistka nie widziała go na oczy w pustym skipie. Plot convenience! To najlepsze, co mogę powiedzieć. どこが課題なのだ。全て事実ではないか。今私が読んでいたのはファーガス神聖王国の建国史なのだがね。ファーガスを建国した獅子王ルーグには2人の親友がいた。そのうちの片方が無欲の軍師パーンだ。建国史によるとパーンは何も欲さずその命さえも biorąc pod uwagę, w jakim stanie był Dimitri po tym, co się stało, to może nie było to najgorsze, co mogło go spotkać, że tak tujmy. Sobą mi się podobają te śmieszne zmiany kamery w tych kasenkach. Myślę, że to jest takie, żeby wiecie, że żeby ta scena była taka mniej statyczna, tak? Nawet jeżeli tam postacie jakoś delikatnie się ruszają, tak, to żeby po prostu nie było takiego poczucia, że oglądamy coś takiego bardzo nieruchomego, nieżywego, tak? ないのも無理はない。私とて名前しか知らなかった。だが、あなたの生き方を見て、パーンの知られざる偉業に思い至ったのだ。もちろんこれは想像に過ぎない。だが、そうであっても構わない。 Znaczy nie wiem, ja jakoś zazwyczaj też bardziej się skupiam na samym tekście, aniżeli na trasy kamery w jakichś scenkach, więc... Aż tak mnie to, powiedzmy, nie rusza? なすべきをなしたい。 Supporta. Muszę sobie zerknąć, ile osób ma te. Ma support jeszcze A+ potencjalne. Czy ktoś w ogóle ma jakieś A+ u mnie? W sensie ze mną. Z tego co widzę, to nie. O co chodziło z Dimitrim przed skipem? Właśnie zastanawiam się, na ile mogę to mówić, bo... Powiem tak. Nie planuję mówić... Znaczy, nie planuję mówić. Nie planuję robić jako tako pozostałych dwóch ścieżek, bo... Albo są na tyle podobne... No i też kwestia, że czasu dużo by to zajęło, tak? Więc raczej, jeżeli coś jeszcze będę robił oprócz tego... Oprócz głównej kampanii w kościelnej, to w DLC-kową, dodatkową. Więc nie wiem, na ile, powiedzmy, mogę mówić o tym, co się dzieje w innych ścieżkach. A chodzi mi głównie o wydarzenia, które poznajemy z perspektywy właśnie domu Dimitriego. Bo to chyba tylko u niego to najbardziej widać. Jeżeli ktoś nie chce słuchać, to tak na pół minutki proszę się wyciszyć po prostu. W bardzo dużym skrócie Dimitri bardzo, bardzo ostro zareagował na to, że się dowiedział, że to Edelgard spowodowała tragedię w Duskar i spowodowała tragedię. I delikatnie rzecz ujmując, postradał zmysły na rzecz zemsty. Okej, już skończyłem, hejka. W każdym razie... Większość supportów mamy porobionych, jak tak patrzę z tych postaci, których rzeczywiście używam. To
No co, posłuchamy sobie supportów innych. Ha, ha, ha. Do zobaczenia za godzinę. Czy Hilda znowu wykorzysta Feltka? Hilda! Mitsuketa zo! Ferdinando-kun! Kono mae wa arigato! Rei wa kekko! Sonna koto yori, kimi wa hone no zui made tettei shita bushou nano ka? Chyba Funny Bone? Kono mae no bihin no seiri de sae, kekkyoku watashi ni yaraseta dewa nai? Zorientowałeś się po 5 latach! Gratuluję! Anata ga susunde yatte kureta janai! Kashikokute yasashikute, sugoi no tte kangeki shite ta no ni! Oho. So datta no ka? O, dabunai. Fak, zorientował się szybciej. Hidoi. Kangeki shita no wa honto nan da yo. Atashi ga bihin no seiri wo yattei tara, kitto yoru ni natchatte ta yo. Ano teido no kazu, jimichi ni yareba osoku tomo yugata made ni wa owaru daro. Masaka. Koucha mo irerare nai atashi ga sonna ni hayaku dekiru wake nai wa. Sore wa amari ni hikanteki. Iya, sore yori, kimi wa koucha mo irerare nai no ka ne? Atsui mono ni sawaru no ga nigate nano. Oyu ga te ni kakattara tte omou to. Shinchou ni sosogeba ii. I wondered where this one is going. Shikata ga nai. Kimi ni koucha no irekata wo oshie yo. Ureshii. Zehi onegai shimasu. Kizoku naraba. Tadashii koucha no irekata gurai shitte oku beki dakara na. Ii ka ne? Mazu yu wo oome ni wakashi, sono aida ni chaba wo. Koro aida na. Chaba wo juubun ni murashitara, utsuwa no yu wo sute, saigo ni koucha wo sosogeba kansei da. Hee, tema hima kakete ireru no ne. Sore dewa, itadakimasu. Widzicie, już nie jest spragniona. Chosei suru no ga umaku ireru kotsu sa. Kore kara wa jibun de. Akurat jak będzie spragniona. Ej, przynajmniej się zorientował w podę. Przysięgam, następnym razem to się nie powtórzy. Powtórzy się. あ、ご機嫌よ。このところ酷使しているからね。万が一があっては困るのだよ。ところで、また空腹なのかね？あら、いつもお腹を空かしているわけではありませんわ。それに、私少々ブグに興味がありますの。おそばで見ていても構いませんこと。意外ではあるが。 Jest wiele osób, po których mógłbym się tego spodziewać, ale Flynn nie jest jedną z nich. だいじょうぶか、フレ。怪我はないかね。はい、ありませんわ。だ、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 
Taki kastet, tylko trochę bardziej niebezpieczny. Znaczy, z tym zrobieniem z powrotem nieporządku to jest też takie trochę...
A co jeżeli on będzie cały czas powtarzał, że się nie nauczył? Będziesz sama sprzątać do ustanej śmierci? A wspomniany delikwent będzie się nabijał z ciebie? Już nikt nie pamięta, co mówiła, ale... Przepraszam za to, co właśnie powiedziałam. Nie no, różnica jest taka, że Setef jest przynajmniej względnie przyjazny, jak się już go pozna. Chwilę później. Fanfiki to zupełnie inna historia. W fanfikach można zrobić cokolwiek i tłumaczyć to, że o, to fanfik, więc może być to napisane, co mi się, że mnie podoba. My spirit animal. いつも湖の底に引きこもっているようなやつだからな。引きこもって何です？ただの独り言だ。気にするな。それより聖インデッハだが、手先がとても器用で、それを使って人々の悩みを解決し、サボしなにいじょだ。Bezpiecznie。何かが苦手でも、他の得意なことでそれを補えるという教訓になる予定だ。Kiedy daje się poznać? I mean, tak jak widać.Czasami można po prostu znaleźć jakiś temat zaczepienia i wtedy rozmowa jakoś pójdzie. Zwłaszcza, że taki widać Setef generalnie nie jest uprzedzony do ludzi, tak? Pomijając protagonistkę, ale tamto okoliczności tego doprowadziły, tak? Widzicie, Bernadetta potrafi z kimś porozmawiać i nie uciekać. To jest kompletne szaleństwo. あなた大変熱心です。よく働きます。別に褒めてくれなくてもいいよ。これが僕の仕事なんだ。いいえ、私あなた褒める違います。私知る望んでいます。You work with hardness。未来尋ねるです。僕の意図？未来？何のこと？忙しいから後にしてほしいんだけど。あなた、パルミラので聞きました。教団、出世難しい、みんな言います。しかし、あなた人一番熱心です。Jestem bardzo skrzywiony, więc jeżeli słyszę Mordred, to kojarzy mi się z automatu Fate. 役目を投げ出したら。A jak wszyscy wiemy, Fate ma pewne tendencje do zasady 63. Więc nie jestem pewien, czy mogę się jakoś do tego odnieść. Do Merlin na BBC? No to tym bardziej. Ja powiem szczerze... Powiem tak. Jest jakieś 99% szans na to, że jeżeli... Ktoś mnie zapyta, czy oglądałem jakiś serial, to odpowiem, że nie. Ale tu chyba też masz na myśli Altorię? Tak. Zresztą sama Altoria jest jedną z protagonistek Fate, więc
takich głównych protagonistek. Przynajmniej tego oryginalnego. Nie chcę o tym rozmawiać. Ciekawi mnie to, więc będę próbował z niego to wyciągnąć. Wbrew jego woli! Ha, ha, ha! Peta, nie rób tego. Ludzie nie chcą rozmawiać, to znaczy, że nie chcą rozmawiać. Naprawdę. どうしたくらい顔して、せっかくの美人が台無しだぞ。しかし、君がこうして俺に話しかけてくれたってことは、どうやら俺の無実は証明されたみたいだな。本当に失礼しました、シルバーさん。噂を真に受けて恥ずかしいですわ。そんなに落ち込むことはないさ。元を正せば俺にも原因があるし。近いうちにどうするべき。 Ja wiem, jaka magia by mu się przydała. Młotek w łeb za takie gadanie. Bong. Zaraz przyjdzie Setef. Młotkiem. Jak przekupić Flayn? Jedzenie? そして何より心優しくていつも一生懸命。俺はすっかり君の虜だよ。ほら。ありがとうございます。よく言われますわ。お、お。したてんとプレダイン見せてやん。ね、ポケジョブン。当然だよな。さ、そんなことよりシルバーさん、何をご馳走してくださるんですの？私、お魚料理が食べたい気分です。あ、それから何か甘いお菓子も。 Paska, nie zapomniałem, że dziś sim. Nie walcz się, Hitsuru. Planuję jeszcze utrudnić ci życie. Tak sobie ciebie nie było jakoś specjalnie smutno. Generalnie z racji tego, że jest spora szansa, że wróciłem na dłuższy czas na pierwszą zmianę, mam taką nadzieję przynajmniej, bo mimo wszystko pod względem streamowym dużo lepiej jest być na pierwszej niż na drugiej, to jest bardzo duża szansa, że w środę będę robił SMT5 po prostu na przemian, że w sobotę dodaję 3 domy, a w środę SMT. Jeżeli nic mi się kompletnie nie wypierdzieli, to planuję tak już zrobić od tej środy. Tak przy okazji o tym wspomniałem, jak już jesteśmy, tak? Oczywiście z góry mówię, jeżeli tydzień później się okaże, że słuchaj, Jacku, wracasz na długą zmianę, no to trzymam się tego, co wcześniej mówiłem. Trzy domy mają pierwszeństwo, jeżeli jest tylko jeden stream tygodniowo, tak? Ale jeżeli będę mógł normalnie robić środowe streamy, to w środę będzie SMT i w sobotę będzie Tak, w sobotę będzie Persona. Kiedyś, może. Jeszcze nie wiem kiedy, ale będzie. W sobotę będą trzy domy. To chciałem powiedzieć. I raczej, jeżeli by były to albo o 17, albo 18. Jeszcze zobaczę, jak ja się będę wyrabiał z powrotem po pracy. Bo jak kończę o 15, w domu jestem po 4, chwila odpocząć, no to wydaje mi się, że o 17 normalnie bym mógł je robić. Chyba, że nie wiem, wam wszystkim jakoś dużo bardziej pasowało jakaś 18 czy 19, to dla mnie też nie jest jakiś wielki problem, tak? Słuchaj, zmieścisz się za ładu tego pudełka!
る？え？そんなこと頼んだ覚えは。いいのいいの、分かってるから。さあ、そこに座って。Czy to jest wspaniałe pudło pełne makijażu? いい？お化粧は好きな色を選んで。似合う色を選ぶのよ。相手との距離が近づくような舞踏会では、色は抑えめに、薄付きにするの。逆に、壇上から動かない時には、派手めにした方がお化粧が映えるわ。お化粧自体、初めてで、いつも同じじゃダメなんですか？ Podejrzewam, że jak z wieloma innymi rzeczami, jak człowiek sobie wyrobi jakieś nawyki, to nie jest źle. 好きって何ですか？そんなものあったら攻撃されますよ。社交界で何と戦うのよ。適度な好きの重要性が分かる。To nie jest tak, że Hilda jest niewiele starsza od Lizzy. 子供扱い。Aż zaraz będę musiał zerknąć. Znaczy, żeby nie było, pamiętam, że Lizzy jest najmłodsza praktycznie ze wszystkich, tak? Ale jednocześnie nie kojarzę, żeby Hilda była jakoś specjalnie starsza. Srato. Tattemo, suattemo, tskareru. Hilda, mou ii desu. Tskaremashita. Sasuga, atashi ga mikonda itzudai da wa. Mada mada nobishiro ga aru wa ne. Mou chotto otona no iroki ga dete kitara, anata mou mutekina. Mów to dalej komuś, kto narzeka, że się traktuje tą osobę jako dziecko. わかってないな。あたしたちが組めば世界中の男をこき使い放題なのに。こういうのはあんたに任せます。私にはおしゃれに時間をかける心の余裕が持てそうにないし。それにどんなに頑張ったとしてもあんたには勝てそうにありません。Wynajmuj za każdym razem Hildę, żeby robić make-up。すごく楽しかったです。ありがとう、ヒルダ。それじゃ。やっぱり、末恐ろしい子。あんな可愛い笑顔でけなげなこと言われたら、胸のキュンキュンが止まらないじゃない。プレイコスプレイ。おにえ。Więc sugeruję, że Lizzy tak naprawdę Marin? Oh no. To propozycje, prawda, się nie zgadzają, ale kto by się przejmował takimi drobiazgami? Wracając do rzeczy, Lizita ma 21, obecnie Hilda ma 24, czyli 3 lata różnicy. Wiem, że tam taka scenka była z perspektywy jeszcze czasów szkolnych, czyli wtedy to było odpowiednio 19 i 16. To chyba nie usprawiedliwia tego, żeby tak różnicę wieku pominać. Chyba. Aczkolwiek co, ja się znam. ほう、本を読んでいるのか。君は本が好きなのか。ええ、読書好きですの。もう読み終わりましたので失礼します。ほう、それは好都合だ。あいやいや、chyba ktoś tu się wkopał。好都合とは。少し付き合ってくれ。これから短い話を読むから聞いていてほしいのだ。昔々、ある寒い地方の山奥に、怠け者の狐と働き者のリスがいました。せわしなく働くリスの横で、怠け者の狐はいつも遊んでばかり。Kurczę, ten list tak brzmi znajomo, tak wam powiem. リスが冬に備えてどんぐりを集めている間も、やっぱり狐は遊んでいました。やがて長い冬が訪れました。山は深い雪に覆われ、食べ物を隠してしまいました。空腹の狐は、リスの家を訪ねましたが、リスは家の扉を固く閉ざして冬眠中。たまに目を覚ましても、どんぐりをかじって、すぐにまた眠ってしまいます。狐は仕方なく、寒い森の中で食べ物を探すしかありませんでした。哀れ。狐は空腹を抱えたまま、春が来るまで森をさまよい続けました。今でも狐が冬眠できないのは、そういうわけだったのです。
そういうわけだったんですね。私も小さい頃はそういう偶像を見てたのかな。でも怠け者のキツネと働き者のリスの話なんて初めて聞きましたよ。そうだろうな。何せこれは私の自作なのだから。え、これセテス様が作ったんですか？ああ、フレンも幼い頃偶話を聞くのが好きでな、よく読み聞かせていたのだ。今のは新作だ。修道院にいる子供たちのために久々に書いてみたのだよ。で、どうだろう、感想を聞きたいのだが。かわいいです。かわいい。はあ、小さな妹のために偶話を作るセテス様。Wydaje mi się, że Setef nie pyta o to, ale... To ona się prosi o kłopoty, mam wrażenie. Spodziewałem się bardziej czegoś po kraju, że... Setef zwrócił uwagę, że ten list mi kogoś przypomina. Nie będę tylko palcami. Fure, ここにいたのか。姿が見えないから探したぞ。大げさですわ、お兄様。大げさなものか。以前お前がさらわれた時は心配のあまり私が倒れるところだったのだ。でもおかげで先生の学級に入れましたわ。悪いことばかりではありませんでしょ。そんなのんきなことを。もっと危機感を持ってくれ、我が妹よ。私がお前の編入を容認したのは、ひとえにお前の身、お前の命を守るためなのだぞ。分かっていますわ。それで何かご用ですの？ああ、そうだ。お前は純真無垢で、汚れを知らず、そして優しすぎる。そんなお前だからこそ、皆との付き合い方で何か悩みを抱えていることだろう。しかも我が軍の若者たちは癖者ぞろい。悩める妹の相談に乗るのも兄の務めだ。いえ、その先生にも学友の皆さんにも。あ、それじゃ、traktowali ją za dobrze? Jak na preferencje Setefa? だとしても悩みの一つや二つあるはずだ。兄の前では正直に話して構わないのだぞ。Jakie było ładne polskie słowo na overprotective? 辛いことなんて何一つありませんもの。本当か、本当だろうな。私は妹が苦難に耐えているのではと心配で心配で。ね、あとピコインチェ、たくさん素晴らしい。大丈夫だと申し上げてますでしょ。ですが、悩みを一つ思い出しましたわ。おお、なんだ。早速兄に相談してみなさい。私が学友の皆さんと仲良くするのは邪魔する方がいらっしゃるようですね。何？そんな不埒な者がいるのか。私に任せておけ。どこの誰だ。お兄様ですわ。私もう行きますか。 Apply yourself。 Zamurowało chłopa。 何やらフレンと話していた気がするな。 Uno momento。 確か悩みを聞いたのだな。何も案ずることはないぞフレン。この兄に全て任せておくのだ。Krok pierwszy, denial. Czy jakoś tak to się nazywało? Manuela-san, kikimashita wa. Furen, dou shita no? Sonna ni awatete. Manuela-san, tottemo ota ga ojouzu de rasharu desu tte ne. Śpiewaczka operowała utalentowaną śpiewaczką? Nie. Watashi kikimashita no yo. Ma, dare kara sonna koto wo?昔のことだけど嬉しいわね。皆さんおっしゃっていましたわ。それで私は気づいたんですの。マヌエラさんのお歌をきちんと聞いたことがないのは私だけなのではと。だからマヌエラさん、一曲お聞かせいただけないかしら。Znaczy ja to bym powiedział, że większość nie powinna mieścić na portretach, ale co ja się znam?
Przynajmniej jeżeli dziewczyna siedzi w długich włosach. Chyba, że o coś innego się chodzi. Opera? Co to jest opera? Jak rozumiem, to rodzinne. Setef pisze baśnie, a Flay mi opowiada. Im dłużej patrzę, tym dziwnie wygląda. Zależy, co masz na myśli. Oczy są wyżej? Nie, no tam też są oczy. O co ci chodzi? O, to prawie jak ten support face. Najlepszy. Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, to jest jeden support, który został zlokalizowany w ten sposób, że dosłownie wszystkie kwestie dialogowe zostały podmienione na kropki. Nie pytajcie, nie wiem. Pasjonujące dialogi. Nie będę kłamał. Fate fabularnie mnie bardzo do siebie zraża. Nawet jeżeli gameplayowo jest okej. Gameplay Revelations to dziwny map design z jeszcze dziwniejszym balansem poziomów jednostek i join time.
Nie nastawia mnie to pozytywnie, jeżeli będę chciał kiedyś to zagrać. でも知らねえことくらいあるさ。でも知らねえことを知らねえままにしておくのは気持ちが悪い。ってことで、よし、ハピ。星の見方を教えてくれよ。え、面倒なんだけど。さっき暇だって言ってたじゃねえか。結局寝ねえんだろ。お前詳しそうだしさ。4番の暇つぶしってことで、俺に教授してくれよ。 Happy najpierw. A, weź coś powiedz, bo jest cicho. Nie lubię, jak jest cicho. Yuri, weź mnie poucz. Nie chcę mi się ciebie uczyć. Cześć, samuraju. Nie martw się, nie jesteś jedyny. Była już wcześniej jedna taka osoba, której nie będę wytykał palcami. Tylko też wspomniała, że zapomniała, że dzisiaj są streamy. Myślałem, że powtarzam ludziom w miarę regularnie, że ten, że w sobota to dzień streamów. I tego się trzymam. O, patrzcie, uderz w to, no, że co się odezwał. Chyba zacznę pingować ludzi w sobotę, pamiętam sobie. Właśnie mówię, cały czas chcę się trzymać tego, że no nie po to nie mamy ogłoszeń na to, żeby ten, żeby teraz jeszcze robić coś takiego, tak? To jest ten problem. Będę po cichu wierzył, że ludzie się nauczą i będą pamiętać. Czy mógłbym zbiec po schodach, czy jest to dzisiaj za duże wyzwanie jak dla mnie? Albo względnie mogę po prostu zejść, to tak. Sen był w godzinach 6.13. A tak, wspominałeś coś, że wróciłeś dość późno. Znaczy... Właśnie... Zagwozdka. Czy wracając o 6 wracasz wcześniej, czy późno? To jeszcze powtórzę to, co wcześniej mówiłem, samuraju, tak żeby ci smutno nie było. Oprócz pamiętania o streamach w sobotę, będziesz miał jeszcze streamy w środę do pamiętania. Bo od najbliższej środy planuję wrócić do SMT 5 w środę, a w soboty cały czas byłyby 3 domy, aż skończę. A potem będę się zastanawiał. Ale do skończenia mam jeszcze tak czasu, bo zarówno chcę... Moje wstępnie planuję zrobić się główną kampanię i DLC-kową, a DLC-kowa też raczej mi nie zejdzie z Sima czy 2. Zwłaszcza, że DLC-kowa już rzeczywiście stanowi wyzwanie pod względem poziomu trudności. O mój Boże, widzieliście co dostałem? Czy wy widzieliście co ja dostałem? Przynęty. A wiecie, do czego wykorzystuje się przynęty? Zgadza się. Znaczy podejrzewam, że wiecie, co jeszcze mogłoby im naprawdę bardzo mocno pomóc w tym, żeby ludzie pamiętali o tym, że są streamy? Ustawienie sobie w końcu na Discordzie, żeby pokazywało, że coś streamuje. Bo cały czas mam to wyłączone. Jestem pewien, że przynajmniej część osób mogłoby wtedy spojrzeć na kanał i takie: ej, spójrzcie, on ma fioletowy status. Ej, on streamuje, przecież dzisiaj jest stream. A to by wymagało ode mnie włączenia jakiejkolwiek szarej komórki, która jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji. Swoją drogą, wspominałem o tym też jeszcze wcześniej odrobinę. Że jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie tego, jakie mógłbym mieć sound alerty, czy coś takiego, to też chętnie przyjmę, bo wiem, że u Sevika jako tako to jest w miarę regularnie wykorzystywane. Ja u siebie tak na szybko nie miałem żadnego
sensownego pomysłu poza losowym rzuceniem I am Ferdinand von Egir. I też, żeby nie było, nie mówię, że z automatu oznacza to, że tak na pewno jakaś propozycja zostanie przyjęta, tylko mówię, propozycję. Kto jeszcze potrzebuje? Linhart na pewno. Von Egil. Mam wrażenie, że o czymś mówiłem, o czym jeszcze chciałem coś powiedzieć, ale właśnie mi to kompletnie wyleciało z głowy, jest mi z tego powodu nieprzyjemnie. Najgorsze uczucie, kiedy coś siedzi na końcu języka, gdzieś tam, że coś było, ale nie. To jeszcze potrzebuje się najeść, żeby być zmotywowany. Lorenza mogę pierdzielić. No dobra. Najwyraźniej zjadłem już ze wszystkimi obecnymi chciałem zjeść. I nie mam nowych supportów. No i wydaje mi się, że większość supportów już się pokończyły. Te między mną a innymi. Inne magiczne cytaty z PSN 3. Junpei Iori, Ace Detective. Ej, żarty żartami, ja sobie wczoraj update'owałem system i z jakiegoś powodu miałem kompletnie czarny ekran i włączyłem z powrotem kompa i takie... Excuse me? A propos excuse me, co to? Mam straszny delay. Zaczynam się zastanawiać... Co poszło nie tak? Dobra. No ja się tym nie będę szanował. Może to był tylko przypadek. To na pewno był tylko przypadek. Złota. Kurwa. Uciekła mi złota ryba. Chlip, chlip. No dobra, będą niebieskie. Nie, nie przypomnę sobie, żeby to miało aż taki delay. Więc nie wiem, to... Coś jest nie tak. No to póki jeszcze mam tutaj zgromadzonych ludzi tak swoją drogą, to chętnie usłyszę, czy bardziej wam pasuje na środowe streamy jakaś godzina pokroju 17, 18, 19... W ogóle da się zrobić ankietę? Wydaje mi się, że powinno się dać, ale na pewno nie z poziomu streamlapsów. Więc musiałbym pewnie włączyć streama swojego normalnego. A, gdzieś to się robiło, tylko teraz sobie nie przypomnę, gdzie to się robiło. To jest najgorsze. A jak się robiło ankiety? Nie, okej, że była na to jakaś opcja. From the dashboard. Jezu. Czy wy każecie mi używać dashboarda? Nie każcie mi używać dashboarda. O tak, typ powolny to jest dokładnie to, czego potrzebuję w swoim życiu, mówię wam. Bieżące, która godzina? Zgłoś ankietę. O, jest ankieta. Nie wiem, prawda, jak długo potrwa, ale...
Jak dojdziemy do pewnego momentu w fabule, to czy będzie można dawać pytania spekulacyjne wokół deploy tego i innych ścieżek? Generalnie bym powiedział, że... Jeżeli jak skończymy główną tą ścieżkę, którą teraz robię, to możemy sobie zrobić jakąś taką pogadankę fabularną. I jeżeli ktoś nie będzie chciał, to się wyłączy na potencjalne spoilery wtedy. Bo tak jak już mówiłem, nie do końca mi się widzi, żeby robić wszystkie możliwe ścieżki, tak? Wiem doskonale, że zajęłoby to za dużo czasu, tak? Zresztą sami widzicie, ile to już się toczy jako tako. O, już nie mogę więcej rybek mieć, więc automatycznie się sprzedają, wspaniale. Co za wspaniała ankieta. Moje wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane, z tym będą o 22. Wie co? Kompromisy 18. A czy po cichu też miałem nadzieję, że po prostu ludzie, którym to może robić jakąś różnicę, się potencjalnie wypowiedzą na czacie. Ale właśnie mam wrażenie, że cisza w tym wypadku oznacza, że wszystkim jest to kompletnie obojętne i mogło być o której, tylko mi się żadnie podoba. A, mój pierwszy perfekt dzisiaj. Szaleństwo. Generalnie opcje, jakie bym dawał, to gdziekolwiek między 17 a 19, czyli pewnie 17, 18, 19, tak? Bo późniejsze już wiem, że byłyby za późne, zwłaszcza z moimi tendencjami do robienia streamów po dłużej niż 2 godziny, tak? W sumie pod tym względem to i ta 19 jest trochę kiepska. Wolałbym nie o 17, nie licząc tego, to 18, 19 mi są obojętne. Piękne. Doprawdy cudowne. To nie wiem, ta 18 się wydaje taka najsądniejsza wtedy. Bo i streamy się nie kończyłyby jako tako o tej. O powiedzmy 22 czy coś i... też nie byłoby jakoś super wcześnie. Tylko teraz, żeby ludzie pamiętali, że na 18! Tak jak w sobotę jest na 17. Zastanawiałem właśnie się, czy da się zrobić coś gorszego od Guda, ale ewidentnie się da. Dobra, złapmy sobie najokropniejszą rybkę, jaka pływa w tym jeziorku. Jak wygląda w ogóle nieudane złapanie ryby? Zerwałem sobie linkę. To koniec. Powiem szczerze, że nigdy mi się to nie zdarzyło, więc chciałem zobaczyć. Uuu, złota ryba.
Dosłownie złota ryba. Nie miałem tego na myśli, kiedy mówiłem złota ryba, ale jeżeli się okazało, że jest to rzeczywiście złota ryba, to nie będę narzekał. Jak miałem ze 2 na chwilę, to głosowanie było w dużym skrócie pytanie o tej, o godzinę streama środowego. 17 na pewno miałaby tą zaletę, że łatwiej było zapamiętać, bo jedzie jeden i drugi stream o tej samej godzinie. Ale też zdaję sobie sprawę, że w środku tygodnia to niekoniecznie musi być takie oczywiste, żeby dopasować to pod grafik ludzi, tak? Jak nie wiem, studia wracają, jadą gdzieś tam czy coś, tak? Zresztą u mnie, zależnie od tego, jakbym wracał do domu, to też mogło być bardzo na styk. Nice. Dobra, skończyły się rybki. Nie chcę jeszcze kończyć. Chcę oblecieć ludzi, którzy mnie uczą rzeczy. I to bynajmniej Linharda w tym wypadku. Jezu, mam wrażenie, że ta kamera mi lata dużo bardziej niż normalnie. Może po prostu w końcu Joy-Cony mi szlak trafia? A szkoda trochę, bo są od tego, bo są takie smaszowe. I szkoda by było, żeby rzeczywiście w końcu padły, jak tako. Wy też macie dziś mega spam od każdego miasta. Co masz na myśli przez mega spam od każdego miasta? Bo chyba nie do końca rozumiem pytanie. Jeżeli masz na myśli, czy dzwonią, to nie. Ja dzisiaj na przykład żadnego telefonu nie miałem, aż dziwne. Bo jestem przyzwyczajony, że jest wręcz odwrotnie. Chce mi się uczyć innych rzeczy. 18. No dobrze, będą wsiadł o 18. Będę musiał dopisać tylko do grafiku streamowego. Sto, kiedy jest 9 widzów. Problem? Ja nie widzę żadnego. No i zdaniem wszystko działa tak, jak należy. I jedna sobie w mojej Jace inaczej. Gdyby chociaż jakikolwiek głos był oddany na inną godzinę. Ja tu przyszedłem tylko się uczyć, ucz mnie. Nie przychodzę tu gadać. Kto jeszcze może mnie czegoś nauczyć? Kasper, czy naprawdę sądzisz, że możesz mnie czegoś nauczyć? Niestety, tak. Smutno mi, że uczę się rzeczy od Kaspara, no ale... Jak to mówią, nic nie poradzę. Ej, Bolganone. Mamy nowe czary, gdyśmy tylko jeszcze mieli klasę, która wykorzystuje magię, co nie? A nie, czekaj, mamy taką klasę, tylko z niej nie korzystamy. Cześć, Bernie. Połóż mnie. Strzelaj z łuku.
Ja bym im bardzo zależał, to mógłbym postrzelać z łuku. Ale aż tak mi nie zależy. Dobra. Kogo możemy pouczyć, czego możemy pouczyć? Inhat na pewno może dostać eskę w białej magii. White Magic Flames plus 1. Nice. Spróbujmy jeszcze może czarną udobić wtedy. Bernie będzie miała eskę w łukach. Porozmawiajmy, Bernadetto. Koza. Co ty masz od kozy? Nie rozumiem. Zanim ktoś się nie wszczepi, tak wiem, o co chodzi. Ale pośmieć tak się chciałem. Dobra, kto jeszcze się dziś czegoś nauczy? Zobaczmy. Na pewno nie Kasper. Nie, słuchajcie, na pewno zdążę. Na pewno zdążę. Konstans już wbijałem. Dodatka? To znaczy Goated nie kojarzy w tej chwili? Takiego określenia, szczerze mówiąc? Aczkolwiek może po prostu źle kojarzę. No dobra. Jest gane, ktoś chce inne. A nie, pytanie masz. Chcę użyć zwierzęcą laleczkę dla kogoś, ale nie wiem jak go zabić. Uwielbiał w Orwulf i jelenie równie mocno. Nie wiem co zabić. To się wydaje całkiem sensowna opcja. Czemu nie? Fajnie by wyglądało. Jest only faith, focus on faith. Nie. Odmawiam. I co teraz? Podoba mi się, że Setef lata na Ivernie, Hilda na Pegazie, a w walce oboje latają na Ivernach. Te wszystkie postaci, których nie używam. To co, słyszałem, że czas lecieć na paralog. Retribution. Znaleziono ojca Ferdynanda, księcia Egira. Dobra. Poudawajmy, że można mu pomóc. A, już wiem sobie nawet co chciałem sprawdzić. Tak teraz mi się rzuciło w oczy, że ten zapis ma już 58 godzin. Bo tak się w sumie zastanawiam, jak długo mi zejdzie to jedno przejście jednego domu w trzech domach. I sami widzicie.
待てよてめえ、その面最小エーギルだろう。いや、もう最小じゃねえよね。地位も権力も失って、ただの男だ。違う、私は。うっせえ、てめえが今まで何やってきたか分かってんだろうな。そうだそうだ、お前の領地だけじゃない、ここ振り向け領だって、お前たちが支配するようになってからめちゃくちゃになったんだぞ。重税に迅速の挑発、横暴な商売、殺してやる、ぶっ殺してやる。Biedny książę Egil. Tak naprawdę trochę mi go nie szkoda. Kiodan no soko nie ma nakanaka i czaba ga nemutteiru na. Taśkani o czawa oishii desu kedo. Drobna różnica w sytuacjach. Mono tarimasen ne. Kanmi wa sou hinpan ni haitte wa konai kara ne. Sensou wa amaku wa nai toiu koto sa. Umai koto itteru hima ga atta ra 甘いお菓子を探してきてほしいですけど。まあ私は。フェルディナントのセルフか。Proszę。フェルディナント殿、話中失礼する。君が望んでいた情報を騎士団の石膏が偶然得た。急ぎ知らせた方がいいと思ってな。情報？まさか父の行方が分かったのか。その通りだ。今すぐ教えてくれ。あ、君の父は宰相を解任された後、長い間アンバルに軟禁されていた。その後逃げ出したようで行方が分からなくなっていたが、つい先日フリム領で目撃された。おそらく同盟領へ向かっていたのだろう。フリム領、まさか。Dlaczego na setkę mówił ćwiartka? Bo jest blisko ćwiartki, to jedyne co mi przyjdzie do głowy. なぜそんなことに。フリム領のこと何も知らない。ヤズメンカンセファルコロ。父親がどう統治していたのか、失脚後あの土地がどうなったのか。Trzymam się zasady, która twierdzi, że jeżeli alkohol zaczyna smakować, to coś poszło nie tak. 今日も兼ねて統治の真似事もやっていた。しかしフリム領についても父が一切関わらせてくれなくてな。いや、こんな話をしている場合ではない。父が暴動に巻き込まれる前に助けなくては。そうですね、急いで行った方がいいんじゃないですか。先生も行きます。いえ、ラトエイだ。それじゃ今すぐ出発しましょう。私は少しは事情を知ってるので後で教えてあげます。 Pytanie, czy to będzie jedna ze wspaniałych misji na zasadzie ktoś nie może umrzeć. Jeżeli tak, to będzie mi przykro i smutno. Nie ukrywam, że nie jest to mój ulubiony gatunek misji i w miarę możliwości wolałbym ich unikać, ale no, rozumiem też, że nie zawsze jest to możliwe. Biegnij byle w drugą stronę i z powrotem. Nie zdążyła. Ile mam jednostek? 11. Z tym Cyrylem to chyba was popierdoliło. Chociaż nie, no jaka z tym mówię w sumie. Ale to i tak chyba wolałbym Happy wrzucić komuś. Tylko teraz jak to się robiło? Tak to się robiło. Żeby ta osoba, która nie może umrzeć, byłaby gameplay po levelach, powiedzmy, protagonistka. Ale to by było trochę OP. Rout the enemy.
Nie może paść byle Flizzita ani Feltek. Bunt. Wszędzie bunty. Okej, czy jest parę miejsc, gdzie ewidentnie musimy pomóc jak najprędzej? Zależy od tego, ile ludzi uratujemy, tyle nagród dostaniemy. Doskonale. O mój Boże, muzyka z pierwszego paltu. Dobra, czyli północ na razie kryjemy, południe ratujemy, tak w dużym skrócie. No to co? Myślisz, że mnie na to nie stać? Jakby to powiedział klasyk, oh please. Chyba zupełnie błąd. Zobaczmy. Ani trochę? Ej, oni mają szansę mnie trafić, holy fuck. To się robi niebezpieczne. A dobrze, już tak to zrobię, no. Nie no, na pewno nie będzie tak jak mówisz. To nie jest ten typ gry, w którym by coś takiego mogli zrobić, prawda? 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 Ech, a to jest jeden z powodów, dla których nie chciałem włączyć tej zasięgu, bo widziałem, że dokładnie tak to się skończy. To ma tyle zasięgu właściwie. Nie mi chodzi ten łucznik. Nie ten łucznik. Dobra. Tego się pozbyłem, czyli teraz mam tutaj spokój przynajmniej. Ofertka mimo wszystko się boję, bo on może być opancerzony, ale nie jest aż tak opancerzony. Galnie, zawsze mam wrażenie, że Feldek ma takie średnie staty. Że on w niczym nie jest dobry tak naprawdę, gdyby się mi ktoś zapytał o zdanie. Że jest w wielu rzeczach niezły, ale w niczym nie będzie naprawdę dobry. Coś takiego. Chyba meteor tutaj niewiele osób zabije niestety. Nawet włóczników nie da rady. Nie dobrze. Konstans na pewno mogłaby coś zrobić. Jolo? Nie tym razem! Dodzi w sumie tu... Obwiniam to, że ma chujowe staty i bardziej nie chce kogoś innego. Mam wrażenie, że to najbezpieczniejsze, co mogę zrobić. I nawet nie obezwała. Nice. To teraz jak to wygląda? 15 razy 2, 27, trochę za dużo. Czy mogę tu? Mogę. Konstans. 3%! To było dosłownie 3%, by the way. Nawet nie będę tego komentował, wiecie? No to jest tak, 27. Ktoś jeszcze się rzuca na PC? Nie. To wszyscy. No bo tutaj też musi część ludzi niestety zostać, żeby pilnować sytuacji.
To nie ma tak łatwo, że wszyscy sobie mogą olać sprawę i polecieć. No i dobra. Czy coś ważnego się stało w trakcie przemieszczania się 70 tysięcy jednostek? A co, kurwa, lutnie. On się stąd pojawił, prawda? A? Czy on dosłownie nie atakuje? Dziwne. Znaczy, to jest tak zwane... Nie będę narzekał, ale dziwne. Okej, czyli ratuje się ich po prostu przez zabijanie jednostek w ich bezpośrednim otoczeniu. Dobra, dobrze wiedzieć. Ile ja mam zasięgu? Nie tyle, ile bym chciał. Bo tam kto mnie atakuje? Latajka. Latajku nie do końca chce się używać. Jolo? Nie wejdzie. Wejdzie! Nice. Tylko nie trafiła. Fuck. Czyli moje szczęście się wyzerowało w pewnym sensie. Dobra, tu się raczej więcej za bardzo nie zmieni, poza tym, że mogę potencjalnie zrobić. O. Tak? Dobra. Peta powinna to przeżyć. Podkreślenie słowa powinna. 25-7%. Zastanawiam się, ile oni mają. O Boże, on ma fuj zasięgu. Holy fuck. Właśnie zastanawiam się, czy mogę tutaj podlecić mnie bezpiecznie i coś spróbować zrobić, ale widzę, że ni chuja. Chyba, że się zaraz zacznę bawić meteory, ale... Powiedzmy, że meteory to nie do końca jest to, w co chcę się bawić. Czy Bolting go zabije? To jest pytanie. Powinien. Dobra, teraz tu powinienem być bezpieczny, a Ferdek powinien móc go zabić. 18, przeżyje na jednym HP-ku, 18 na jednym. A tutaj mam szansę nie trafić. Combat Art. Dobra. Dobra, druga wioska uratowana. Jak wygląda nasza sytuacja dalej? Ona jest bezpieczna. Tutaj jestem bezpieczny. Czy tu mnie ktoś... Raczej nie ma szans, żeby tam ktoś zaatakował. Więc ty po prostu podleć tu i bezpiecznie zacznij prowadzić ostrzą. Powiedziałem, prowadzić ostrzą. Nice. Hildon nie odważy się podlecieć, bo ile ona ma armora? 25. Ale jednocześnie ma tyle mało speeda, że wszystko co tutaj jest plus... Gdzieś tutaj łucznika chyba widziałem. Yep, jest i łucznik. Przez łucznika tym bardziej nie odważy się tam podlecieć, tak wam powiem. Mogę spróbować co najwyżej dodatkowo ostrzelić tego łucznika, ale... Musiałbym liczyć na dosłownie 1%. Otóż to. Chyba, że... Rescue ma zasięg 2, 3, 4, 5, 7 kratek. I tu możesz przejść maksymalnie tu.
tu, czyli stąd 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli potencjalnie Hilda może podlecieć tu. Zaciuk. Nawet nie zaciuka kolegi, więc to się chyba kompletnie nie opłaca. Więc po prostu spasuje sobie turę. Dobra, chcę tym razem zobaczyć, co się dzieje. Okej, nic się nie dzieje, whatever. Takie bardzo whatever. Oni to nie chce biją, nic mi nie grozi. Znaczy, jak patrzę na to, że w sumie to jest 39% razy 2 i po 22 damage'a, to jednak coś mi może grozić, ale chyba nic na tyle poważnego, żebym musiał się bardzo bać. Zastanawiam się, na ile duża część tego zasięgu, który tam jest, to właśnie ta łajza z łupiem. Więc dlatego chciałem tak to zrobić. Pewnie drugą częścią tego jest ta latająca łajza. Yep. No dobrze! Fuck! Cały misterny plan. Najgorsze jest to, że nie... Tak w 100% serio miałem nadzieję, że to się uda. Ale zgaduję, że aż tak dobrze to być nie może. Czy on mocno zaboli? Nie. Whatever. Wejście razy 2, z dużą szansą na wryta. Można wykupić więcej długich łuków. Wydaje mi się, że one są ograniczone, ale jednocześnie dostępne. Kurwa, nie ustawiłem Bernadette pod kryta. Teraz, jak wspomniałeś o łuku. Tu jestem zagrożony, tu też. To jest słusznik. To wiele wyjaśnia. Potencjalnie powinien być w stanie... Nie, nie będę w stanie. Bo tutaj... Chociaż... Wydaje mi się, że mogę to zrobić tak. Nie bolting. Fire. O tak. Chciałem się cofnąć tu. I widzę te odbić tą łajdzą. S? S-a chciałoby się wężyć. Tu jest w miarę bezpiecznie. Czy gdzieś jeszcze są ludzie do uratowania? Generalnie to jest pytanie. Tutaj po prawej na pewno. A poza tym chyba nie. Whatever. On to przeżyje, jeżeli nie krytnę. On tego nie przeżyje. Ej. Kryty! No dobra. Która to była grupa najemników właściwie? O ta? O ta. Czyli zgaduję, że oni teraz staną się aktywnie po prostu. A propos aktywności. Chyba ta góra wreszcie zaczyna się ruszać.
白舞台はこの戦場。ダメだ。人殺し。Czyli tak, tu jesteśmy bezpieczni. To powinien być w stanie zrobić też w miarę bezpiecznie. Nie bolo Tinkieru. Sagitę. Wracaj tu. Tu będę bezpieczny, o dziwo. Nie spodziewałem się tego. Dobra, łatwiutko. Feldek musi tu podejść, żeby... Tak, okej. Okay. Czyli to chyba wszystkie domki, które trzeba było ratować. Jezu, spokojnie się. Dzięki za follow, Sevik. Jestem tak nieprzyzwyczajony do dźwięku powiadomień na tym kanale, że aż się spłukłem. Nie wiem, czy... ale... Nie mam zielonego pojęcia. Może coś na zasadzie, żeby nie followować siebie nawzajem, czy coś. Co moim zdaniem ma trochę sensu, by the way. Nope, kategorycznie nie. Awansy. Oni se nie chodzą, niech zaczynają się ruszać wreszcie. O mój Boże, tam jest jeszcze domek do ratowania! Nie! Patrzcie, jak się schował. Oj, chyba się pogniewamy. O, dobrze. Trafi? Nie. Kurwa. Cały misterny plan. Czy ja stąd? To jest obrzydliwe. Tak samo jak obrzydliwe jest to, że on teraz ma do mnie zasięg. Co mogę w związku z tym zrobić? Z pewnością jakieś niebezpieczne rzeczy, ale... Połowiliście kiedyś nienawiści od gry? Bo to jestem w tej chwili tak bardzo ja. Błagam, powiedz, że ten fizik tam sięgnie. I tak spodziewam się w tej chwili najgorszego, tak naprawdę? Jezu, ależ on doczuje. Mam dziwne wrażenie, że zaraz coś będzie baktakowane. Ale się jeszcze przekonamy za chwilę. Kto jeszcze się nie ruszał? Dolna część mapy. Ogólnie pojęta. Tutaj koledzy muszą chyba wracać z powrotem na górę. Czemu z gambitów atakują? Nie mam zielonego pojęcia. Wątpię, żeby więcej zdali.
Dobra, zobaczmy, jak bardzo jestem udupiony. Szczerze, spodziewam się, że Hilda umrze. Ma szansę, że przeżyje. Dobra, teraz już nie umrze, bo... Okej, może jeszcze umrzeć. Jeden. Wykalkulatorowany, spokojnie. Wykalkulatorowane oraz te inne kłamstwa, które będę wmawiał wam, żebyście pomyśleli, że jestem dobry w tego. Nie, dobra, nie będę się tak bawił. Uwaga, ja nie chcę być z tych ludzi, ale Setef tak tylko stoi i patrzy, co oni robią biednej... tej? Biednej Flay? Ja nie wiem. Jak on tak śmieje? Dobra, teraz pytanie. Jak naprawić sytuację związaną z Hildą? To bardzo ważne pytanie. Na pewno jest to wykonalne. Tyle wam mogę obiecać. Muszę tylko jeszcze dojść do tego jak. Tamten złodziej jest blisko domu, I know, right? Okej, okay, jeżeli chcę, żeby Hilda przeżyła, to muszę użyć Lizitei tutaj. I to nie jest warunkowe, że tak to ujmę. Nice. Teraz tylko muszę przenieść całą resztę do góry. I mieć nadzieję, że złodziej nie obrabuje domu, jeżeli jeszcze tego nie zrobił. Dobra, oni się będą powoli ruszać w moją stronę, tak wiem, tak wiem. Chuj. Czy jestem perfekcjonistą? Zastanawiam się, czy jestem w stanie być tutaj jakoś... Czy mogę to jakoś lepiej rozegrać, tak powiem.
Spróbuję. Przede wszystkim, czy mam jak zabić tamtą Aidę? Botingów nie mam, więc chyba moją jedyną szansą jest wysłanie tu Lizzie Tay. I ona ma zasięg, żeby go zabić. To pytanie, czy mam coś wystarczająco mocnego? Tak. To jest generalnie moja jedyna opcja, żeby powiedzmy tamten domek przeżył, tak? Tak. Więc teraz muszę jeszcze jakimś cudem zabić pozostałych trzech. Bo generalnie kwestia jest też tego typu, że Hilda nie ma kombatanta chuj. Znaczy nie ma Gambita, fuck my life. Znaczy jako fuck me sideways. Z tymi kolegami tutaj potencjalnie jestem... Kurwa, no. Hehe, 6 na 9, hehe. Flame przeżyje hita, więc tym się nie muszę przejmować. Właśnie to jest mój plan, tylko do tego muszę... jakoś... w miarę sensownie tutaj rozlokować rzeczy. Najpierw zajdę te rzeczy, co do których jestem pewien, że muszę je zajść, a potem się zacznę zastanawiać co dalej. Bo teraz... Tak, on nie może się ruszyć, więc co najwyżej on może walnąć za 31 w Flame. Więc o tyle dobrze. Ile ty masz ruchu? Raz, dwa, trzy? Movement 4. To nie, tutaj mi to nic nie da. Za alternatyw... Warpów też nie mam. Więc oni co najwyżej mogą się bawić w jakieś leczenia, fizykowanie, coś ten deseń. Bo na rescue jest... Elmao. 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 Okej, teraz tylko muszę spalić, żeby ci jakoś przeżyli. O mój święty Boże. A raz, bo Hilda się ruszać nie może. Pozwólcie, że poprawię swój błąd. Bo ile oni potencjalnie biją w Hildę? 23 razy 2, przy czym jego kategorycznie będę chciał zdjąć w ten sposób. O tak, w ten sposób, dokładnie tak, nie inaczej. Wesens, jego na pewno chcę zdjąć w ten sposób. I tutaj w ogóle nic innego nie wchodzi w rachubę. Właśnie jeszcze pytanie, na ile po uratowaniu Hildy mogę coś sensownego jeszcze zrobić? Teraz się przekonamy, I guess. Rescue Hilda. Bo teraz jak wygląda moja sytuacja na tym froncie? On może atakować tylko Setefa, on poleci na Hildę. Przy czym pytanie... Nie, to wtedy tamten jest zablokowany i nie może. Przynajmniej dopóki ta, dopóki Dorotka stoi tu, gdzie stoi.
Bo z tych jego mościów powinien być w stanie zdjąć dwóch, przy czym... Muszę to raczej zrobić w ten sposób. Ha? Dobra. Czyli tak, ty za 19 w Hildę. Nie jestem pewien, jaka duża jest szansa, że Dorotka przeżyje taki atak, to jest ten problem. Bo ile ty masz zasięgu dokładnie? Tyle. Czy ty możesz stąd zaatakować? Możesz. Dosłowny buch taktyki. Miło mi. Generalnie tych Soulmasterów wolę jednak zdejmować Lizitero w miarę możliwości, bo Shinga, Soulmasterzy to najgorsze jednostki wroga do zabijania w trzech domach. Ciężko sobie przypomnieć tak na szybko coś gorszego. Nie da rady, co? Jak widzę to jedno HP, to coś mi w środeczku umiera. Zawsze mogę to zrobić tak. Jak już mówiłem, jak widzę te jeden HP, to coś mi w środeczku umiera. Za 32 w dodatku to nie jest nic aż tak strasznego, czego nie my jestem w stanie na siebie przyjąć. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Jezu. Ależ ta szansa na trafienie jest okropnie niska. Jak już mówiłem. Tak chyba będzie lepiej. Yeah, nice. Linhart podejdzie i go dobije. Wierzę, że go dobije. Ma 100% szansy. I po raz kolejny jestem bezpieczny. Ha, ha, ha. Dosłownie jedyna rzecz, która może mi teraz zajść, to potencjalny krytyk. Tego postaram się wyeliminować. Easy. Hilda wciąż dzielnie żyje na jednym HP-ku. Wszystko jest K. Kto jeszcze ma turę? A, ty, Knight.
Konstans. Przyjaciółko. Jest to nie, że powiem, że mogę uniknąć tych obrażeń. Gdzie jestem? Dobra, co my tu mamy? Czy to koniec od master, czy złodziej? Asasyn. Łatwiutko. Co i to może chyba nawet to zostać? Bo jeżeli nie będę w stanie zdjąć tego przeciwnika, to będę miał dużo większe problemy niż to, gdzie stoi Elite. Nice. Aczkolwiek powoli srebrny łuk ulepszony mi się kończy. To jest dość spory negatyw. Podaćmy wreszcie kildę, żeby się na coś przydała. Wszystkie ręce do leczenia Hildy! No i dobra. To co, protagonistka FaceTime po resztę gry? No wiem. Wiem, żeby się nie dało, ale... Na śmiechu. Dobra, została i dwójka. Przy czym... Jeden może atakować, a drugi nie może atakować, więc trochę wyczepka. Kek. Zapomniałem zmienić jej broni, ale to chyba nic strasznego. Zero procent. Ale nawet nie stoi w krzakach, chciałbym zauważyć. Pomyślcie sobie, co by było, gdybym stał w krzakach. To było obrzydliwe. Zero, zero, zero. O nie, Gambit ma 30%, tylko nie to. Co ja teraz biedny zrobię? Wiesz co, Petra, weź ty się odsuń na bezpieczną odległość, tak zwaną. Dobra, gdzieś tam kryt wszedł. Chcę przejść bardziej w tę stronę. Czy ktoś u mnie potrzebuje leczenia? Ty potrzebujesz leczenia. Ty potrzebujesz dobić tego skurczycyna. Ajajaj. No dobra. Czas się powoli przynosić w te rejony. Aż tyle zasięgu nie mam, a szkoda. Fajnie by było. A skoro już mowa o zasięgu. Teoretycznie mógłbym stąd używać combat artów, ale chyba nie jestem aż tak pojebany. Chyba. Rescue mi nie jest potrzebne. Mógłbym sfizykować Konstans chyba. Wsia, wsia. O nie! Protagonistka straciła HP? Najgorzej. Gra dosłownie przestaje być grywalna w takich momentach. Mówcie co chcecie, ale jak widzę 0% szans na trafienie, to... Gdzieś tam w środeczku coś trochę umiera. Petra, nie! Dobra, tam się na pewno nic nie stanie, więc mam wyjebkę tak zwaną.
Excalibur? Zobacz, coś mi grozi, czyś... Coś mi grozi. Znaczy wiem, jak bardzo łatwo naprawić się sytuację z groźbą. Leski to przydatna rzecz. Leski to nie jest aż tak przydatna rzecz, jak myślałem, że jest. Jakie ty broni korzystasz? Silver Axe. 25 defa, 29 defa. Weź to stań, proszę. Od razu ładnie to wygląda. Nie czuję się na tyle komfortowo, żeby wlatywać tam moimi latejkami, nawet bym jakoś hurtem wlatywał. Więc zaczekam, aż ta scena zrobi swoją robotę. Prawda, Konstans? Wydaje mi się, że Lizzie teraz nie jest w stanie tu wlecieć i załatwić. O mój Boże, ten łucznik. Nope. Tutaj mogę wlecieć. To ciekawe. Ja sam coś mogłem atakować. Przeoczyłem to. Dobra. Co ciekawego mnie ominęło i dlaczego nic? Tutaj udają, że mnie biją. Nie mam pewnie dubla na nich? Nie. Jestem bezpieczny z jakiegoś głupiego powodu. Nie będę wnikał. Działa, działa. Znowu nie Mega Man. Znowu osobujesz. A nie, czekaj, nie możesz subować kanału, którego nie subujesz. Jest? Załatwieni. Feltku, czy dasz radę sensownie coś zrobić? A nie, Feltku. Zawsze w siebie wierzyłem. Petra jest w nie najlepszym stanie. To nic, czego nie da się obejść. Na ten czy inny sposób. To trochę smutne, jak bardzo protagonistka potrafi kierować takie misje. I ogólnie wszelkiego rodzaju misje. O nie, dostałem. Niemożliwe. Ktoś trafił. Dobra, co się tu ciekawego dzieje? Koledze się chyba umrze zaraz, tylko muszę odpowiednie miejsce do tego znaleźć. Teraz tak, tutaj jest miecznik, który ma jakieś 5 HP. Jeżeli nie trafię, to I swear to God. Okej, nieważne. Nawet mógłbym. Nie, nie mógłbym kratkę bliżej, bo nie mam zasięgu. A szkoda. Zabiję na hita, nie. Potrzebuję czegoś, co zabiję na hita, bo inaczej sam umrę. Uroki latajek. Łucznicy są twoją zmorą. Czy Setew będzie miał. Będzie miał zasięg. Czy Setew da radę go zabić? Ma szansę, ale nie jest to gwarantowane. Potem...
Tyraxem? Tak. O ile trafi. Easy. Dalej, Hilda. To nie zadziała za dobrze, to też średnio. Wierzę w ciebie, Hilda. Widzicie? Trzeba wierzyć. Nie wiem, ogólnie mam wrażenie, że Magami jest dużo łatwiej przejść misję w trzech domach niż tym. Niż normalnymi jednostkami. W sensie walczącymi, powiedzmy, brońmi. Bronią. A bo w następnej turze już po prostu ten. Do tego niska dobije. Idzie? Mało. Znaczy no, o tym nie mówię. O tym nie chcę pamiętać chwilowo. Czy to jest poziom, by the way? Lanca Zoltana. Czym ona jest? 15 majta, 80 hita, 10 wagi. Wpłynają do... Jest to generalnie więcej niż mają srebrne rzeczy z tego co widzę? Niech będzie. Tarcza Okane. Neguje ciosy krytyczne i odnawia HP-ki. To wygląda ok. Lena ma wzrosła, dostaliśmy parę batalionów. Ferdinando. Nandai. Otosama no koto. Nan to itte ii ka. Ya. Ii nda. Zutto kakugo wa shite ita. Fremurio no jijou wa shiranai ga. Osoraku wa jigou jitoku datta no daro. 君は事情を少し知っていると言っていたな。後で教えてくれないか。 Pamiętaj, na dziś sobie zapiszemy i na dziś sobie jako tak skończymy, bo stream już trwa trochę dłużej niż planowałem, tak się. Także jeszcze raz dla wszystkich, którzy to są, przypominam, że od środy wracam z SMT5, Steam koniec końców będą o godzinie 18, czy będą 2 czy 3 godziny, czy ile to, tak jak to zwykle u mnie bywa, zobaczymy jak to będzie szło. I z ważnych informacji to tyle. Pamiętajcie, środa 18, sobota 17. To akurat ma bardzo ładne logo, z tym się zgodzę. Ogólnie te wszystkie prologa są całkiem ładne moim zdaniem. No, także na dziś to było na tyle. Dzięki, że wpadliście i trzymajcie po. Cześć!